Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Artur Miękina, pracuję w Asseco Data Systems. Mam przyjemność w dniu dzisiejszym poprowadzić webinar, jeden z cyklu webinarów związanych z cyfryzacją wybranych sektorów gospodarki. Dzisiaj będziemy omawiali sektor leasingu i sektor ubezpieczeń. Serdecznie miło mi powitać jest dzisiejszych gości. Pani Agnieszka Jerz, dyrektor operacyjny projektu Moje PZU, Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. Pan Mariusz Włodarczyk, dyrektor zarządzający Santander Leasing. Pan profesor Dariusz Szostek z kancelarii Szostek i Bar. Szanowni Państwo, na wstępie pragnę poinformować, że całość jest nagrywana. Dodatkowo w trakcie spotkania jest możliwość zadawania pytań poprzez moderowany czat, do czego serdecznie zachęcam. Dodatkowych elementów związanych z samą organizacją webinaru jest on podzielony na dwie części. Na początku skupimy się na zagadnieniach prawnych, na tym fundamencie, na którym budujemy procesy cyfrowe. W drugiej części zastanowimy się, czy to prawo jest wystarczające, ten chaos prawny w zakresie cyfryzacji dokumentów, czy też jest wszystko pod kontrolą i tylko musimy odpowiednio wykorzystywać narzędzia. Także cóż, zaczynajmy. Pierwsze pytanie, w zasadzie takie rozpoczynające, do profesora Darka Szostka. Profesorze, generalnie czy w Polsce regulacje pozwalają już i są wystarczające na to, żeby zastosować pełny obieg cyfrowy? Jak to wygląda według Pana, jak wygląda to wśród Pana kolegów, znajomych po fachu, jak w ogóle prawnicy na to reagują? Z wieloma specjalistami zobaczyliśmy, że do okresu świątecznego będzie próba taka ogarnięcia się i rzeczywiście. Natomiast w okresie świątecznym nastąpiła taka zmiana myślenia, to znaczy holinder to chyba dłużej potrwa, a dwa to nawet nie jest takie złe. Zresztą sami jak żeśmy się spotykaliśmy, żeby ustalić zasady tego webinaru, stwierdziliśmy, że nie musimy jechać do Warszawy i spotykamy się zdalnie. Wobec tego widzę bardzo poważny teraz taki trend w wielu dużych instytucjach, korporacjach, podejścia już nie byle jak, nie byle na szybko, nie byle żeby funkcjonowało, ale profesjonalnego podejścia paperless, czyli w obiegu elektronicznego. A to już nie jest takie oczywiste, nie jest to takie proste. Podstawy prawne mamy, tylko powtarzam, eIDAS i rozporządzenia unijne i teraz musimy sobie przeanalizować, co potrzebujemy, jak potrzebujemy. Natomiast nie jest barierą ani technologia, nie jest barierą w dniu dzisiejszym ani prawo, jest tylko łącznie zmiana myślenia oraz konieczność przeprocesowania procesów biznesowych. Bo jeżeli ktoś uważa, że to, co mu funkcjonowało w life, to znaczy w obieg dokumentów papierowych, przerzuci sobie do świata wirtualnego, to szybko będzie rozczarowany, bo nie o to chodzi w paperless. Ja wczoraj mamy, natomiast mamy, to trzeba powiedzieć sobie jasno, mamy jeden bardzo poważny problem. Zresztą wczoraj na portalu prawo.pl opublikowałem artykuł na ten temat. Dotyczący sądownictwa. Na dzień dzisiejszy nie działa nam sądownictwo elektronicznie, więc mamy alternatywę taką, albo zaczniemy funkcjonować z powrotem na papierze i w przyłbicach. I z tego co wiem, to już niektórzy dyrektorzy sądów naprawdę kupują przyłbice dla sędziów, albo będziemy funkcjonowali online. Ale proszę Państwa, jest już procedowany COVID-4 i tam jest wprowadzone podstawy prawne, których mi brakowało. Tych rzeczywiście mi brakowało. Możliwość składania pism do sądu w postaci elektronicznej, w pełni elektronicznie, doręczanie pełnomocnikom, a także stroną elektronicznie, które nastąpi albo przez portal informacyjny, albo nastąpi przez profil zaufany ePUAP. I w tym momencie według mnie będzie całkowite domknięcie regulacji prawnych w zakresie możliwości obiegu elektronicznego dokumentu. Super, dzięki za ten wstęp. Tutaj tak jak zostało wspomniane, tak, to ten paperless to jest pewna filozofia według myślę wielu osób. To nie jest proste podejście na zasadzie przełóżmy papier na PDF-a i jakoś go podpiszmy i wyślijmy i zapomnijmy najlepiej o sprawie, tak, bo to jest jakby ten wątek. Natomiast no, jest szereg różnych rzeczy, które tak naprawdę dla zwykłego Kowalskiego, bo postarajmy się wejść w jego buty trochę w cudzysłowie, tak? Co on ma zrobić, kiedy na przykład ma różnego rodzaju narzędzia autoryzacji, tak, dostępne, darmowe, płatne, sektorowe, bym nawet nazwał silosowe, tak? I
tak naprawdę każdy mu mówi, że to narzędzie jest najlepsze, że on tego powinien skorzystać. No i gdzie on powinien tak naprawdę szukać tej wiedzy, tak? Jak to w sposób prosty przedstawić, bo to też sobie powiedzmy wprost, że to nie są trywialne zagadnienia, tak? To musi być odpowiednio zaadresowane dla użytkownika. On przecież nie będzie wnikał, nie wiem, jaki jest rodzaj podpisu, co to jest identyfikacja, tak? I tak dalej, i tak dalej. On chce po prostu sprawę załatwić i mieć spokój. Więc pytanie jest też jakby nadal tutaj do profesora. Jak w ogóle rozróżniać, jak się w tych narzędziach połapać, tak? Bo przyznam szczerze, dla nas, dla praktyków, no to wiadomo, my sobie to doczytamy, prawnik sobie to też doczyta, aczkolwiek tutaj znowu jest, co prawnik, to pewnie opinia by była, tak? Co też należy czasami pewne rzeczy korygować, ale jak taki zwykły Kowalski ma się w tym, że tak powiem, odnaleźć, bo to jest clue. Ja może zacznę od tego, że bardzo często zwykły Kowalski nie jest wcale zwykłym Kowalskim. Natomiast rozumiem, że chodzi o zwykłego obywatela, który nie wie, jak się poruszać. I tu zacznijmy może od tego, że mamy potężny problem edukacyjny w naszych szkołach. E-learning, proszę Państwa, który został chociażby teraz wprowadzony dla dzieciaków, nie jest żadnym e-learningiem. To jest po prostu jakaś proteza. Byle jakości, byle by było, gdzie dzieci się nie uczą. Mało tego, nie zgadzam się, Artur, z Tobą, że nie ma mieć wiedzy na ten temat. Tak, uważam, że w zakresie technologii, w zakresie narzędzi podstawowa wiedza powinna być na poziomie szkoły średniej, gdzie powinniśmy się ogarniać i mieć taką minimalną wiedzę. Przecież doskonale wiemy, do czego pieczątka, wiemy, do czego prawa jazdy, wiemy, do czego dowód tożsamości. Do czego podpis, natomiast w świecie wirtualnym to już nie rozróżniamy tychże pojęć. Więc ja akurat uważam, że powinni się tutaj ludzie jak najbardziej kształcić, natomiast przyznaję, nie ma takiej wiedzy, dlatego często to jest wiedza tajemna. Muszę przyznać, że jest potężną winą po naszej stronie naukowców, gdzie nieodpowiednio wykształciliśmy studentów, mało tego aplikantów. Proszę zobaczyć, że zaledwie na kilku uniwersytetach kształci się z zakresu nowego technologii. Historii prawa, aniżeli prawa dotyczącego właśnie New Tech i podpisów, a wykłady, które są prowadzone nawet na aplikacji w zakresie formy, to w zakresie tam, gdzie jest elektronika, no to są, no powiedzmy, wprost przelatywane, tak, no bo żeby nie zagłębiać się poważnie. Ale ponieważ spodziewałem się tego pytania, ponieważ mamy mnóstwo narzędzi tego typu w Polsce, ja tu pozwolę sobie może na dłuższy wykład taki wprowadzający, żeby zrozumieć, co jest co. Otóż w procesach musimy podzielić sobie świat prywatny, konsumencki od świata biznesowego. W świecie konsumenckim w rzeczywistości nam żadne podpisy nie są potrzebne jako konsumentowi. Wystarczy całkowicie forma dokumentowa. W 2015 roku raz jeszcze świętej pamięci Komisją Kodyfikacyjną wprowadzaliśmy nową formę dokumentową do kodeksu cywilnego. No właśnie, Darku, to ci tutaj przerwę, jeśli mogę, bo tak ta forma dokumentowa to się przez lata w zasadzie, no można powiedzieć, już kilka rozwija i każdy ma wyobrażenie tej formy dokumentowej jako jeden olbrzymi worek i powiedziałbym, poziomy zabezpieczenia formy dokumentowej to są od sasa do lasa, tak? Dla jednego będzie mail i powie, że to jest świetne narzędzie, dla drugiego będzie, nie wiem, biometria podpisu, dla trzeciego jeszcze co innego, więc jakby... No jak później potwierdzić, czy coś jest dobre, coś jest niedobre, jak się w tym worku odnaleźć, bo to no, rozumiem intencję, tylko że ta intencja według mnie poszła na bardzo szeroko. Tak? I teraz każdy mówi, ja mam świetne narzędzie, to jest forma dokumentowa. Nie, nie, ja mam lepsze, to też jest dokumentowa. Ja mam jeszcze lepsza dokumentowa. Jak wspomniałeś, jakby uczestniczyłeś w tych pracach, jaki to był zamysł do tego? Od razu Wam powiem. Otóż każdy z nich ma rację, bo to narzędzie jest naprawdę świetne. Dlaczego? Bo pytanie do czego? Pytanie do czego jest mi potrzebny ołówek, do czego jest mi potrzebny długopis, do czego jest potrzebne mi pióro. Wszystkie trzy narzędzia mam. Mam jeszcze kredki, jak z dziećmi rysuję. I one absolutnie mi się nie nadają do podpisywania dokumentów, one nadają mi się do rysowania, natomiast długopisem bardzo źle się rysuje. Więc forma dokumentowa miała być w założeniu szeroka. Zacznijmy może od tego w ogóle, co to jest dokument i po co jest ta forma dokumentowa. Forma ustna jest formą, gdzie jest ulotną. Rozmawiam sobie z kimś, coś znika i chodzi o dowód często. Z formy ustnej dowód jest dowodem w sądzie,
ze świadków, czyli mam przesłanie świadków, bardzo słaby dowód, świadkowie często nie widzieli, nie słyszeli, wyłączyła się wizja, niewiele. Natomiast forma dokumentowa to już pozostaje jakikolwiek ślad, czyli mamy coś. I tym śladem jest chociażby to nagranie. Jest ono w formie dokumentowej, bardzo mocnej. Będzie też to zwykły mail i wiele innych narzędzi. I teraz w zależności od tego, do czego my potrzebujemy tą formę dokumentową, to będziemy sobie mogli ją rzucać, bo rzeczywiście to jest olbrzymi worek. Bo z jednej strony to będzie prosty mail i to będzie forma dokumentowa, ale od razu ja mogę podnieść zarzuty, że nie wiemy, kto miał hasła, że ktoś się nam tam wszedł i tym podobne, ale to będzie jakiś ślad i tak lepszy niż zwykła rozmowa. A z drugiej strony możemy mieć nagranie, tak jak teraz, webinarium, gdzie w ramach tego nagrania mamy po pierwsze identyfikację osoby, twarzy, jesteśmy w stanie zidentyfikować się. Jest to o wiele mocniejszy dowód niż zwykły mail. Wobec tego w zależności od potrzeb biznesowych takie narzędzie będziemy potrzebowali w zakresie formy dokumentowej. Natomiast trzeba pamiętać o jednej zasadzie. Ja ją wielokrotnie powtarzam, zresztą przypomniał mi ją ostatnio Mariusz Włodarczyk podczas rozmowy, że fajnie mieć rację, fajnie, że prawo jest po naszej stronie, natomiast jeszcze musimy potrafić to udowodnić. Tam, gdzie to są rzeczy błahe i gdzie mi ten dowód nie jest aż tak bardzo potrzebny albo wystarczy prosty przy zwykłych zakupach, tak, e-commerce'owych w sklepie spożywczym, no dzisiaj no żaden, tak, albo w minimalny, wobec tego i dowód jest niepotrzebny tak bardzo poważny. Natomiast tam, gdzie mamy procesy biznesowe o wiele bardziej złożone i że jeżeli zamierzamy skorzystać z formy dokumentowej, no to trzeba pójść o wiele poważniej i wybrać o wiele szerszą formę. Ale jeszcze sięgnijmy do tego, co to jest dokument. Bo forma dokumentowa opiera się na definicji dokumentu. Natomiast mamy nowe definicje dokumentu, dwie. One się pojawiły przez 80 lat, nie mieliśmy żadnej definicji i nagle w ciągu jednego roku pojawiły się dwie. Jedna w kodeksie cywilnym, a druga, o której często zapominamy, w artykule 3 rozporządzenia EIDAS. Dla większości z nas, a w szczególności moich kolegów, idealny dokument to Times New Roman, 11, 1,5 odstęp, wyjustowany, u góry data, na dole podpis z niebieskim długopisem i czerwona pieczątka. To jest idea dokumentu. I teraz każdy inny, chociażby rzucimy Helvetikę albo inny czcionkę, już nie jest taka idealna. Natomiast no, to już ma. I wielu ludzi już przez rzuca ten dokument tradycyjny do dokumentu elektronicznego w PDF, prawda? Ale kochamy te tradycyjne dokumenty. Ja przyznaję szczerze, proszę Państwa, byłem zszokowany w zeszłym tygodniu, ale naprawdę byłem zszokowany nową usługą Poczty Polskiej, która wskazuje, jaka jest wielka miłość do dokumentu. Usługa potrzebna, ale chyba nie o to chodzi. Usługa polegająca na otwieraniu listów poleconych, czyli tradycyjnych dokumentów, czyli Times New Roman, 1,5 odstęp, 11, i skanowanie i rzucanie ją elektronicznie do obiektu. To pokazuje moc przyzwyczajenia. Natomiast zgodnie z rozporządzeniem EIDAS, ale także z artykułem 77 ze znaczkiem 3 kodeksu cywilnego. Na dzień dzisiejszy dokumentem są także nagrania audio, wideo, multi różne nagrania, także to, co teraz nagrywane jest w ramach tego webinaru. Nasza rozmowa, każde moje słowo, które może być rozliczone później, jest dokumentem w znaczeniu polskiego prawa. Przepraszam, w znaczeniu także i unijnego prawa, nie tylko polskiego, ale i unijnego prawa. Mało tego, w 2015 roku zmieniliśmy przepisy kodeksu postępowania cywilnego, które, w ramach których wyodrębniliśmy dokumenty oparte o tekst, w stosunku co do których stosuje się drugi oddział KPC oraz dokumenty inne, czyli właśnie takie jak to nagranie, które jest oparte o film, w stosunku co do których stosuje się artykuł 308 kodeksu postępowania cywilnego. Czyli, proszę Państwa, czyli nagranie może być jak najbardziej dokumentem. Co oznacza, że na przykład nawet rozmowa telefoniczna w prostych sprawach, prawda? Bo ja sobie nie wyobrażam w poważnych jakieś tam leasingi i ubezpieczenie, czy jakiekolwiek poważniejsze, ale w prostych wystarczy rozmowa telefoniczna pod jednym warunkiem, że wiemy, z kim rozmawiamy. Jak potem zidentyfikować, że to jest byłem ja, a nie mój ojciec, mamy podobne głosy. Więc forma dokumentowa rzeczywiście jest poważna, szeroka, natomiast mamy wiele tutaj narzędzi. I tutaj taka uwaga też dla moich kolegów prawników. Jeżeli zastrzegamy gdziekolwiek w umowie formę dokumentową, to bardzo uważajcie. Nie wpisujcie, że tylko w formie dokumentowej może być oświadczenie, bo to może być wszystko. To może być mail, to może być cokolwiek innego. Jeżeli już zastrzegamy, to dookreślmy, że poprzez nagranie, poprzez wysłanie na adres elektroniczny X, prawda, żebyśmy skonkretyzowali, o co chodzi w tej formie dokumentowej. Ja się śmieję, że na przykład idealnym sposobem na wskazanie formy dokumentowej
bo to chodzi o to forma dokumentowa i forma dokumentowa wtedy, kiedy jesteśmy w stanie zidentyfikować daną osobę. Przez to, jeżeli ja włączam telewizor, na przykład wczoraj moje dzieci włączyły telewizję i od razu usłyszałem o Krystyna Czubaszek, czyli znowuż o zwierzątkach coś oglądacie. Proszę Państwa, dla mnie to jest idealny przykład identyfikacji osoby, bo panią Krystynę Czubaszek ja po prostu z kuchni jestem w stanie zidentyfikować. Natomiast inne osoby już nie do końca. Także dlatego ta forma dokumentowa została przyjęta w prostych sprawach, gdzie nie jest wymagany bardzo szeroki rygoryzm prawny. I po to ta forma dokumentowa jest. No dobrze, ale to jakby forma dokumentowa wynika z innego, tak? Natomiast no, mnóstwo jest rozwiązań, no chociażby sektor, powiedzmy, tutaj powiedział pośredni pomiędzy tym, co dzisiaj rozmawiamy, czyli sektor bankowy, tak, gdzie mamy sławetny artykuł 7, który w zasadzie jest no, na wskroś wszystkich form, tak, cokolwiek tam byśmy nie zrobili, no to mamy zrównanie oświadczenia woli, tak. To może pójdźmy dalej, no jeżeli takie proste formy są przyjęte w danym sektorze, to dlaczego na przykład nie, nie przyjąć tego w leasingu, w ubezpieczeniach, a może dom tak byśmy też sprzedali albo wynajęli? No bo jakby ja widzę tutaj taką no, jakby nierówność tych form trochę, tak? Ale oczywiście zawsze masz nierówność form. Popatrzmy, w świecie realnym mamy tak, tak? Formę ustną, formę pisemną z poświadczeniem podpisu, formę pisemną z poświadczeniem daty i formę aktu notarialnego. W każdej właściwie się podpisuje, ale one są ze sobą nierówne, tak? I każda służy do czegoś innego. Czym innym jest forma pisemna z poświadczeniem daty, która jest wymagana przez niektóre rygory i ona została wprowadzona po to, żeby, bo ta data jest bardzo ważna, określenie tejże daty. Czym innym jest forma pisemna z poświadczeniem podpisu, pomimo że się sporządza identycznie, tak? Ponieważ ja przychodzę i podpisuję i niekiedy po prostu notarzy mi tam dopisuje, że stawił się szostek i tym podobne, czy też w danejże dacie. Także przerzućmy teraz to sobie do świata wirtualnego. Jak w świecie realnym mamy przeróżne narzędzia do różnych celów, tak samo Państwo mamy w świecie wirtualnym. I mamy więcej rodzajów podpisów elektronicznych niżej ten przesławetny podpis bankowy. I tutaj muszę powiedzieć, że w pewnym momencie o rozwój polskiej bankowości, który był uznawany za jeden z najlepszych na świecie, zawdzięczali się właśnie poważnej liberalizacji przepisów i przesławetna siódemka z prawa bankowego. No niestety od 5 lat polska bankowość nie jest już liderem na świecie, ponieważ przespała dobę AI i blockchain i krypto, bo nie było też odpowiednich regulacji. Ja może króciutko o wielu innych podpisach, bo mamy tych podpisów więcej w Polsce. Może zacznę, ale one, do czego one mogą służyć? Zacznijmy może od czegoś, czego zabrakło nam w Polsce. Mamy aktualnie poważną dyskusję od wielu tygodni. Zamiast o COVID-zie rozmawiamy o wyborach pocztowych. Dzisiaj czytałem analizę, dlaczego nie wybory elektroniczne z użyciem podpisu właśnie bankowego. Włos mi się stanął dęba, no, czy już sobie położyłem te włosy, ale przez chwilę, mimo że długie, to naprawdę jeżdżyły mi się mocno, ponieważ nie do tego ten podpis mógłby służyć. Proszę Państwa, został wprowadzony, ja pamiętam 15 lat temu, była taka koncepcja utworzenia podpisów w dowodzie tożsamości i on już miał funkcjonować naprawdę z 10 lat. Nie został wprowadzony, został wprowadzony dopiero niedawno i to jest tak zwany podpis osobisty. I mamy taki podpis osobisty w dowodach tożsamości, ale to jest zaledwie ułamek procenta obywateli polskich. Dlaczego? Bo zaczęto to niedawno dopiero wydawać. Proszę popatrzeć, gdybyśmy zrobili to 10 lat temu, dzisiaj nie byłoby kłopotów w zakresie komunikacji i identyfikacji. Ten jest w ustawie o dowodach osobistych, ale jest to zaawansowany podpis elektroniczny. Potem wytłumaczę, czy to są zaawansowany podpis osobisty. Proszę Państwa, czy jest to poziom średni? To tak jak my w świecie rzeczywistym, tam gdzie wymagamy jakiejś formy dokumentowej, to też jest to poziom średni, prawda? Tam gdzie jest forma pisemna jest poziom wyższy, a forma dokumentowa jest poziomem średnim, ale jest. Mamy artykuł 12d w ustawie, który brzmi: opatrzenie danych podpisem osobistym wywołuje w stosunku do podmiotu publicznego skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu. Co to oznacza? Że ci z Państwa, którzy są szczęściarzami, no to rzeczywiście trzeba było być szczęściarzem, aby dostać ten dowód tożsamości z podpisem osobistym, takich mało, możecie spokojnie w dniu dzisiejszym składać słuszne rozwiązanie. Natomiast mamy punkt drugi, który jest bardzo specyficzny i dziwny.
Skutek, o którym mowa w ustępie pierwszym, wywołuje opatrzenie danych podpisem osobistym w stosunku do innego podmiotu niż podmiot publiczny, czyli cywilny, jeżeli obie strony wyrażą na to zgodę. Założenie pewnie było takie, że możemy to podpisywać tam, gdzie jest forma pisemna, ale nie wyszło ustawodawcy, ponieważ ten przepis jest wadliwy. Dlaczego? Ponieważ, proszę Państwa, co innego, kiedy ja wyrażam zgodę, czyli mówimy o pactum de forma, kiedy my umawiamy się, że w ramach umowy będzie to podpisem osobistym podpisywane, tak się możemy umawiać, że jest to forma dokumentowa, a co innego, kiedy jest wymagany podpis własnoręczny albo forma pisemna przepisami prawa, jeszcze pod rygorami, prawda? Więc, proszę Państwa, podpis osobisty nie spełnia wymogów artykułu 78 ze znaczkiem 1 kodeksu cywilnego, ani nie spełnia 78 ze paragraf 1. Oczywiście można byłoby to zmienić, ale polska legislacja tego nam nie pozwala. Także tutaj podpis osobisty może być używany tylko wyłącznie wtedy, kiedy my w pactum de forma, czyli umówimy się w samej umowie, że będziemy się nim podpisywali. Natomiast nie tam, gdzie jest wymagana forma pisemna, czy dla celów dowodowych, czy dla formy, czy dla pod rygorem nieważności. Przesławny artykuł 7 prawa bankowego. Znowuż pozwolę sobie go przeczytać. Oświadczenia woli związane z dokonywaniem czynności bankowych mogą być składane w postaci elektronicznej. Dokumenty związane z czynnościami bankowymi mogą być sporządzane na informatycznych nośnikach danych, jeżeli dokumenty te będą w sposób należyty utworzone, utrwalone, przekazywane, przechowywane i zabezpieczone. Usługi związane z zabezpieczeniem tych dokumentów mogą być wykonywane przez banki, spółki tworzone przez banki z innymi podmiotami, także przedsiębiorstwa pomocnicze usług bankowych. Jeżeli ustawa zastrzega dla czynności prawnej formę pisemną, uznaje się, że czynność dokona w formie 1 spełnia wymogi formy pisemnej, także wtedy, gdy została ona zastrzeżona pod rygorem nieważności. Proszę Państwa, i dlaczego trzeba cenić to rozwiązanie? Proszę Państwa, i dlaczego zostało ograniczone tylko łącznie dla czynności bankowych? Dlatego, ponieważ bank ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie czynności bankowe. Wobec tego, jeżeli ponosi bank za czynności bankowe i do tego jeszcze za podpisy w ramach czynności bankowych, to proszę bardzo, możemy składać tam jakiekolwiek podpisy. Mało tego, proszę o tym pamiętać, że mamy pełen nadzór nad bankami w dniu dzisiejszym przez KNF w jakim zakresie? W zakresie czynności bankowej. Jeżeli Państwo mówią, ktokolwiek mnie zapyta, czy wierzę swojemu bankowi, moja odpowiedź brzmi, nie, nie wierzę. Wierzę mojemu bankowi do 100 tysięcy euro, czyli taka jak jest gwarancja Państwa, chociaż ostatnimi czasy też ta moja wiara uległa lekko w drugurzach. Dlatego, że Państwa, większość środków jak 100 tysięcy euro do jednego banku nie złożę, niezależnie czy to będzie polski, czy jakikolwiek zagraniczny, ponieważ ja, no trudno wierzyć powyżej tychże dodatkowych gwarancji. Wobec tego, proszę Państwa, dlatego tam mogą być te czynności. Natomiast proszę popatrzeć, jeżeli byśmy dopuścili, a są głosy, żebyśmy dopuścili wykorzystanie podpisu bankowego do innych czynności, nad którymi bankami nie ma nadzoru, czyli jest tylko łącznie w ramach czynności bankowych nadzór, to no, już mi się to nie do końca podoba. No chyba, że banki zdecydują się być podmiotem dostawcą usług zaufanych, czyli podadzą się pod nadzór ponad czynności bankowe. Bo tutaj, jeżeli coś bank, przepraszam za kolokwializm, sknoci, to i tak ponosi odpowiedzialność, tak? Wobec tego ja się tego nie obawiam. Natomiast w momencie, kiedy miałbym podpisywać takim podpisem leasing, który nie jest czynnością bankową, no to w takim wypadku już tej odpowiedzialności nie ma. To albo wpiszmy leasing jako czynność bankowa, albo po prostu nałóżmy obowiązki kontrolne na banki w zakresie tychże czynności. Dlatego tu mamy taką regulację. To jest do rozwiązania, tylko musimy do tego podejść legislacyjnie. Jest dosyć poważny minus takiego rozwiązania. To funkcjonuje tylko właśnie, funkcjonowałoby tylko właśnie w obrocie krajowym, polskim, nie miałoby, no nie mogłoby funkcjonować w obrocie międzynarodowym, no chyba żebyśmy w ramach prawa właściwego wybrali formę prawa, formę czynności prawnej według prawa polskiego, no ale tutaj wchodzą przepisy. Mamy jeszcze kolejny podpis. Mamy ustawę o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne. I tutaj, proszę Państwa, mamy tak zwany profil zaufany i w ramach profilu zaufanego możemy utworzyć podpis zaufany. Czyli jest to podpis elektroniczny, którego autentyczność i integralność są zapewnione przy użyciu pieczęci elektronicznej ministra właściwego do spraw informatyzacji, zawierające dane identyfikujące osobę ustalone na podstawie środka identyfikacji elektronicznej, imiona, nazwiska, PESEL, identyfikator itd., itd. Proszę Państwa, co to jest podpis zaufany? To jest podpis, który jest na poziomie znowuż średnim. Proszę popatrzeć, że tutaj minister gwarantuje te dane zwykłą pieczęcią elektroniczną, niekwalifikowaną pieczęcią elektroniczną, czyli w znaczeniu tychże wszystkich dowodów, tych wszystkich elementów jest to na poziomie jak najbardziej sobie średnim, a nie wysokim. I do czego może służyć? Wywołują skutki prawne, jeżeli został utworzony w zakresie identyfikacji elektronicznej, głównie dla czynności administracyjnych i tam całkowicie wystarcza.
Proszę Państwa, tutaj dla czynności administracyjnych ja nie widzę powodu, dla którego musielibyśmy używać kwalifikowanych podpisów elektronicznych. Mamy ten podpis osobisty, mamy ten zwykły. Tam, gdzie wymagana jest forma na poziomie formy dokumentowej, także używajmy podpis zaufany, także używajmy podpis osobisty, bankowy w ramach czynności, czy tam, gdzie jest nadzór, jak najbardziej z niego korzystajmy. Bo o co chodzi, proszę Państwa? Przy podpisie własnoręcznym, w momencie, kiedy coś jest nie tak, idziemy do biegłego grafologa i grafolog twierdzi, czy to jest twój podpis, czy też nie. Biegły grafolog, który weryfikuje podpis, jest naprawdę wyjątkowo poważnym specjalistą. Tam mamy skuteczność 97% w zakresie, tam jest badane, proszę Państwa, co? Głębokość nacisku, szybkość, zakrętasy. Nawet, proszę Państwa, bada się pod mikroskopem, jak są położone włoski na tymże dokumencie. To znaczy, czy to było wykonane ploterem, czy to zostało wykonane w sposób tradycyjny, ręczny. Wiele elementów, czyli mamy dowód na to, że jest wszystko jak najbardziej w porządku, gdyby były jakiekolwiek wątpliwości. I tutaj, proszę Państwa, no, co weryfikujemy? Mamy kontrolę mojego podpisu. Natomiast, proszę Państwa, jeżeli chodzi o narzędzia, przepraszam, jeżeli to nie COVID, jeżeli mamy narzędzia elektroniczne, to musimy sobie podzielić kontrolę, musimy podzielić sobie badanie na dwa elementy. Jeden, samego formy, czy ja dopełniłem, ale dwa, kodów. Proszę Państwa, my w Polsce, co mnie bardzo bulwersuje, zastanawiamy się, czy możemy do sądu składać elektronicznie, czy też nie, kiedy cały świat już o tym dawno przestał rozmawiać, bo już dawno się składa elektronicznie, nawet w Turcji. W Polsce nie. Natomiast, proszę Państwa, w zakresie kontroli oprogramowania terra incognita. Nie rozmawiamy o tym, nie decydujemy o tym. Państwa, no ten artykuł o e-votingu, prawda, o tym pomyślę, że możemy przez jakieś inne narzędzia składać, Państwa, zapominamy o tym, że musimy kontrolować narzędzia informatyczne. Kto kontroluje narzędzia informatyczne? Kto kontroluje Kaperskiego? Co tam jest w środku? Co tam znajduje się w tym moim podpisie elektronicznym zwykłym w profilu zaufanym? Wobec tego, Państwa, jeżeli jest to profil zaufany dla administracji, gdzie gwarantuje mi to administrację, to się nie przejmuje. Natomiast jeżeli od tego będzie zależało bardzo dużo moich środków jeszcze w transakcjach międzynarodowych, no to ja już nie mogę się opierać na tym, że to nie będzie kontrolowane. Musimy kontrolować także kody. I tutaj, proszę Państwa, dla mnie dwa takie zdarzenia. Pierwsze to, proszę Państwa, rok 2019 i Estonia, która wprowadziła, proszę Państwa, specjalną instytucję kontrolującą kody w oprogramowaniach. Oni to oraz do blockchainu, to znaczy chodzi o to, że, proszę Państwa, blockchain blockchainowi nierówne. W związku z tym, jeżeli ja korzystam z jakiegokolwiek blockchainu, to skąd ja mam wiedzieć, co tam z powrotem pod spodem jest, tak? Ale jeżeli ta kontrola jest, następuje tych kodów przez specjalistów, ekspertów z instytutów naukowych, nie znowuż z jakiejś spółki zwanej instytutem, proszę Państwa, to mamy gwarancję, przynajmniej na jakiś czas, że wszystko jest tam w porządku w zakresie także cyber security i bezpieczeństwa. I wtedy to dopuszcza się łącznie z domniemaniami. Dwa, myślę, że duża część z Państwa obserwowała dokumenty unijne w zakresie AI. 10 lutego została wprowadzone White Paper for AI, gdzie także wskazuje się, że kontrola kodów jest bardzo ważna. Czyli nie chodzi o to, żeby stworzyć black boxa, do którego wrzucamy i coś wychodzi, nie wiemy, jaka jest kontrola i co się dzieje w środku, ale żebyśmy wiedzieli, jak te kody funkcjonują. I tutaj dochodzimy do sedna. Proszę Państwa, jeżeli korzystam z podpisu zaufanego w ramach administracji, ponosi odpowiedzialność, w razie czego administracja, mamy możliwości. Mamy nadzwyczajne także środki. Natomiast, proszę Państwa, tam, gdzie jest wymagana na przykład forma pisemna pod rygorem nieważności, gdzie by się okazało, że kody są niezbyt właściwe, muszą być te kody kontrolowane, a te kody są kontrolowane przez odpowiednie narzędzia i odpowiednie instytucje, gdzie gwarantuje nam to tylko i wyłącznie rozporządzenie EIDAS, nakazujące tym podmiotom, choć one nie są szczęśliwe, co 2 lata do poddania się pod audyt. Niedawno, proszę Państwa, w kancelarii mieliśmy podmiot, który zamierzał stać się podmiotem zaufanym i był naprawdę zdumiony, że tutaj kontrola i audyt to nie jest papierologia, która jest rzeczą wtórną i ma jakieś 15% obiegu kontrolnego, ale kontrola następuje na żywym systemie, który musi być przedłożony
gdzie jest zweryfikowany, gdzie są gwarancje. Mało tego, jest poważne ubezpieczenie, żeby się zabezpieczyć. Proszę Państwa, inaczej rzecz ujmując, jeżeli przechodzimy już na ten poziom najwyższy, czyli tych podpisów w ramach eIDAS-a, no to sięgamy do instytucji zabezpieczających. Wróćmy do świata realnego, żeby to wytłumaczyć. W świecie realnym, proszę Państwa, kiedy idę do notariusza, to mam pełne gwarancje. Prawo notarialne jest kontrolowane, weryfikowane. Notariat, po pierwsze, że musisz przejść aplikację, zdać egzaminy. Mało tego, masz nadzór ewentualnie sądowy nad notariuszami, także mamy tą całą kontrolę. Wobec tego, jeżeli mamy mieć podobną analogię do podpisów elektronicznych, kwalifikowanych na przykład, czy jeszcze nawet z datą pewną, to taka sama kontrola musi być, ale nie w stosunku co do osoby, bo tutaj kontrolujemy osobę, tylko w stosunku co do systemu. No i znowu, że w ramach eIDAS-u wyróżniamy trzy rodzaje podpisów elektronicznych. Trójka jest jakąś wyjątkowo dzisiaj taką liczbą. Taka kiedyś bajki takie oglądałem, sponsorem dzisiejszego programu jest liczba 3. Więc tutaj mamy zwykły podpis elektroniczny. Proszę Państwa, zwykłym podpisem elektronicznym może być wszystko. Jeżeli ja się podpiszę w mailu Dariusz Szostek, to jest to zwykły podpis elektroniczny i on wystarczy dla wielu czynności, w szczególności gdzie jest wymagana forma dokumentowa. Tak? Mamy zaawansowane podpisy elektroniczne, to jest poziom wyższy. Ja pozwolę sobie na przeczytanie tutaj tejże definicji. Oznacza podpis elektroniczny, który spełnia wymogi artykułu 26. To znaczy, że jest unikalnie przyporządkowany do danej osoby, możliwie ustalenie tożsamości, jest składany przy użyciu danych służących do składania podpisu elektronicznego i w taki sposób, że jakakolwiek zmiana jest późniejsza. Czy to już jest ten poziom średni? I proszę popatrzeć, że tam, gdzie jest wymagany zaawansowany podpis elektroniczny, to spełnia wymogi zarówno podpis zaufany, jak i podpis osobisty, które w rzeczywistości te poziom średni mają. Natomiast co to jest kwalifikowany podpis elektroniczny? Proszę Państwa, kwalifikowany podpis elektroniczny jest niczym innym jak zaawansowanym podpisem elektronicznym i bardzo często technologicznie jest tym samym, czym podpis zaawansowany, czyli dokładnie to samo. Czyli może się okazać, że podpis zaufany w profilu zaufanym albo podpis osobisty technologicznie będzie identyczny jak kwalifikowany podpis elektroniczny. Tyle, że jest wydawany przez specjalny podmiot, dostawcę usług zaufanych, który jest audytowany w całej Europie, który przechodzi te wszystkie testy, który jest kontrolowany, który jest weryfikowany. Proszę Państwa, jeżeli ja pójdę do mojej ciotki, moja ciotka potwierdzi, że to jest mój podpis. Jeżeli się koło niej podpiszę, nawet się możemy napić jakiejś jej becherowki. Ale proszę Państwa, ale moja ciotka nie jest kontrolowana przez jakąkolwiek instytucję i nie jest notariuszem. Natomiast idę do notariusza po to, ażeby nie tyle się z nim spotkać, ale żeby właśnie mam tą gwarancję, że on jest kontrolowany. I to samo przerzucamy sobie na poziom kwalifikowanego podpisu elektronicznego, który jest świadczony przez właśnie podmioty zaufane, dostawcę usług zaufanych. A to nie to, że im ufam, ja nikomu nie ufam. Ja po prostu patrzę na prawo, mało tego, jeżeli mój podpis nie zadziała, ja błyskawicznie pozwę tenże podmiot, który jest ubezpieczony, ale ja wiem, że on przeszedł te audyty i to także on musiał przejść te audyty za granicą, bo w Polsce nie mamy jednostki audytującej, co tylko jeszcze zwiększa gwarancję tego, że to jest jak najbardziej wszystko w porządku. Także to jest ta różnica pomiędzy tymi podpisami. Także one się nadają wszystkie, w zależności do czego je potrzebujesz. No właśnie, no one się nadają wszystkie i teraz jakby żeby troszeczkę płynnie przejdźmy na sektory, które dzisiaj omawiamy sobie, tak? Bo tutaj mamy, no powiedziałbym, no top of the top, jeśli chodzi o podpisy, czyli leasing, tak? No myślę, że jeden z trudniejszych przypadków, który nadal wśród wielu prawników wskazywany, że się nie da, tak? Co mam nadzieję tutaj za chwilę sobie o tym porozmawiamy, ale tak samo pewne uwarunkowania są w sektorach ubezpieczeniowych, tak? I oczywiście to co teraz mamy i rozmawiamy o tym, to jak adekwatne mechanizmy przyjąć, czyli przykładowo jakie podpisy, jakie uwierzytelnienia, jak identyfikować osoby, żeby zabezpieczyć procesy nie na wyrost, tak, że zawsze wszystko musi być na najwyższym poziomie, bo wiadomo, że nawet w czynnościach codziennego życia jakby tego nie robimy. Natomiast istotą rzeczy jest zaadresowanie odpowiednich form autoryzacji do określonych albo wymogów prawnych, albo do wymogów biznesowych. I żeby to zrobić racjonalnie, to jakby patrząc przez pryzmat chociażby tego, jak w tej chwili funkcjonuje rynek,
no to te procesy, które są obecnie, powiedzmy, w wersji papierowej, żeby je ucyfryzować, no to nie wystarczy je przełożyć jeden do jeden i powiedzieć, że podpisujemy, bo tak jest fajnie i mamy, powiedzmy, tego przysłowiowego PDF-a, tylko przechodzimy znowu do podstaw, tak? Czyli do zmiany mentalności, do zmiany procesów, które muszą na początku zostać jakby zaadresowane, a dopiero te narzędzia tak naprawdę są na samym końcu, tak? I one stanowią tylko pewne uzupełnienie. To nie jest istota, według mnie przynajmniej, sprawy. Ja bym chciał tutaj poprosić trochę, jak to z waszej perspektywy, tak trochę płynnie przechodząc, pani Agnieszko, panie Mariuszu, tak? No bo wy się stykacie z pewnymi rzeczami, które, no, no mówiąc wprost, no macie jakiś dokument, chcecie go podpisać, później macie jakieś kontrole, tak? No sami nie wiecie, czy nie wiem, jeden sąd to przyjmie, ktoś powie, że nie, że tak nie należy, no bo wiadomo, że każdy będzie miał swoją rację. No i czasami to z perspektywy bicia głową w mur, jedni sobie powiedzą, dobra, ja już nic nie będę cyfryzował, tak? Nie chcę już mi się po prostu walczyć, bo gdzie pójdę, to jest tylko opór. Nie, nie da się, tu jest w ustawie, nie ma w ustawie, koniec, tak? A nie ma takiej, bym powiedział, rozszerzającego patrzenia, tak? I wydaje mi się, że tutaj jest jeden z większych problemów w ogóle polskiego ustawodawstwa. Nie ma artykułu, to na drzewo, tak? Mówiąc kolokwialnie. A co tam jest zapisane, jak to interpretować na korzyść, no to już niekoniecznie jest wola, żeby do tego w ten sposób podejść. A przecież ta wola jest tutaj istotą i myślę, że w wielu, to co jest bardzo ciekawe jeszcze na koniec, w wielu aktach unijnych mamy tak zwane preambuły, tak zwane motywy, tak, które tak naprawdę dopiero wprowadzają nas w zakres o konkretnych czynności wynikających z przepisów prawa. Ale w Polsce te motywy są, no, kolokwialnie mówiąc, gdzieś tam odstawiane na boczny tor, a one są istotą w ogóle podejścia jako do całości. Nie wiem, panie Mariuszu, jakby pana mógł poprosić tutaj, jak ten leasing, bo on jest taki zawsze gdzieś przywoływany i co rozmawiam z prawnikiem, który się zajmuje leasingiem, no to ma różnego rodzaju obiekcje, tak? Jak już od, powiedzmy, kilku lat są tutaj różne stanowiska, a tak naprawdę każdy robi według tego, co uważa. Dzień dobry, serdecznie witam Państwa. Panie Arturze, Szanowni Państwo, witam. Jest to kolejny raz, w którym mam okazję spotykać się z Państwem i słuchać wykładu Pana Profesora i za każdym razem jest to niesamowite przeżycie intelektualne. Wielkim minusem webinaru jest brak rozmów w kuluarach. Tak, oczywiście można do siebie zadzwonić i tak dalej, natomiast jednak brak rozmów w kuluarach to jest jakiś tam minus, ponieważ na bazie tego, co powiedział pan profesor, jest bardzo wiele różnych spostrzeżeń. Ja sobie to próbowałem je trochę notować, bo jakby tak trudno się nie zgodzić z poszczególnymi elementami, które wskazał tutaj pan profesor. Natomiast jeżeli zaczynamy to rozbierać i trochę podchodzić do tego od strony biznesowej, to ja mam takie spostrzeżenia następujące. Pierwsze, pewien jednak chaos. Pewien chaos dotyczący tego, jakie formy mamy w zakresie podpisywania dokumentów. Tak, no bo mamy tą tradycyjną formę pisemną, mokrą, jak to niektórzy mówią, i ona na swój sposób o tyle jest dobra, że każdy wie, co to znaczy, tak? Jeżeli mówimy, proszę, podpisz coś, to intuicyjnie od dziecka wiemy, co to znaczy, że mamy coś podpisać. Drugą taką formą, która jest dosyć też intuicyjna, chociaż już dużo bardziej wymagająca i skomplikowana, jest forma notarialna. Też wiemy, że sam tego nie zrobię, sam tego nie podpiszę, muszę się udać do odpowiedniej instytucji, jaką w tym przypadku jest notariusz, żeby złożyć podpis, żeby coś miało formę notarialną. Natomiast problem z podpisami elektronicznymi, niestety muszę to powiedzieć, moim zdaniem to jest problem pewnego chaosu. Pan profesor wymienił tutaj kilka już podpisów, to jest podpis ePUAP-em, podpis osobisty zaszyty w dowodzie osobistym, podpis elektroniczny w artykule 7 prawa bankowego, formy dokumentowe i różne podpisy formy dokumentowej, podpis elektroniczny kwalifikowany i niekwalifikowany. I teraz przywołaliśmy tu tego Kowalskiego przysłowiowego, tak? Natomiast
Ten Kowalski mówi tak, ale koniec końców to czy ja podpisuję SMS-em czy nie? No bo do tego się sprowadza to pytanie. Czy ja podpisuję SMS-em czy nie? I teraz trudno zaprzeczyć temu, co powiedział pan profesor, że za podpisem z artykułu 7 prawa bankowego idzie cała wielka machina, która ma potwierdzić, że ten podpis został złożony w ramach określonych procedur i w określonej technologii. Ja się z tym całkowicie zgadzam. Z racji tego, że pracuję, gdzie pracuję, trochę też wiem, jak ta technologia i jak ta machina technologiczna wygląda. Niemniej, znowu, odbiór drugiej strony, kogoś, kto podpisuje czynność z bankiem, jest taką. Przecież ja się gdzieś tam zalogowałem, zrobiłem SMS-a, zrobiłem przelew na kilkaset złotych, kilka tysięcy, kilkadziesiąt tysięcy złotych, tak? Także z tego punktu widzenia niestety mamy trochę ten chaos i ten chaos nam nie do końca odpowiada, kiedy coś jest właściwe, kiedy coś jest niewłaściwe. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, w pełni tu jest znowu zgoda co do tego, że podpis nabiera trochę, zwłaszcza podpis elektroniczny, podpis zdalny, nabiera trochę innego znaczenia w sytuacji, w której zaczynamy mówić o jakby o konieczności dostosowania procesów biznesowych, tak? Ponieważ podpis mokry, podpis własnoręczny, on też wymaga pewnych procesów biznesowych, tak? No bo podpisujemy się gdzieś, pod czymś, tak? Czyli muszę przygotować dokumenty, umowy z moim klientem, wydrukować je, umówić się z tym klientem, zrobić miejsce co do zasady albo wskazać, gdzie ten podpis powinien być złożony, złożyć ten podpis, przyłożyć jakieś stemple stanowiskowe, stemple firmowe i tak dalej. Także to nie jest tak, że podpis własnoręczny nie wymaga procesów biznesowych. On też wymaga procesów biznesowych, tylko że my je znamy, bośmy je opracowywali co najmniej przez od Gutenberga tak naprawdę, czyli już kilkaset lat. Z podpisem elektronicznym jest tyle problem, że opracowujemy go od kilku, no może kilkunastu lat. I tutaj jest jakby ten problem, to jest, czyli jak składać ten podpis elektroniczny, znowu tak, z jednej strony, żeby on spełniał wymogi prawne, z drugiej strony, żebym był pewien tego, że podpisuję dokumenty z podmiotem, z osobą, z którą chcę podpisać te dokumenty, że właściwie identyfikuję te dokumenty. Na webinarze jest bardzo przyjemne to, że ja Państwa, przynajmniej Państwa, nie widzę uczestników naszego webinaru, ale widzę tutaj Państwa. Natomiast często w podpisach takich elektronicznych mówimy o całkowitej anonimowości. Ja nie wiem, kto jest po drugiej stronie moim kontrahentem, który składa mi określony podpis. Także to jest konieczność zapewnienia tych procesów biznesowych, żeby obydwie strony po pierwsze wiedziały, co mają zrobić, kiedy, jak, z użyciem jakich technologii, i z kim dokonują tej czynności, z kim wymieniają się dokumentami i podpisami. Jest jeszcze jedna kwestia, o której czasami mam wrażenie, że się zapomina, mianowicie tak, my też mamy już dostosowane wymogi w zakresie i procedury, procesy w zakresie archiwizowania dokumentów podpisanych papierowo. Natomiast to dopiero też jest kolejna dziedzina biznesu, która się zaczyna rodzić, mianowicie archiwizowanie dokumentów podpisanych elektronicznie, czymkolwiek one nie są podpisane, czy są podpisane SMS-em, czy są podpisane albo złożone to oświadczenie w postaci dokumentowej w ramach nagranej rozmowy, podpisane podpisem kwalifikowanym, niekwalifikowanym. My się musimy też nauczyć archiwizować tego typu dokumenty, bo pan profesor wspomniał, to jest, nauczyłem się bardzo wiele od pana profesora, ale tego, co korzystam w praktyce, to jest właśnie to, co pan profesor powiedział, czyli ważne jest, żeby mieć rację, jeszcze ważniejsze jest, żeby umieć ją dowieść, udowodnić. Tak, to jest jakby kolejna rzecz. I teraz już, żeby nie przedłużać i oddać głos pani Agnieszce, mianowicie chciałbym na chwilę wrócić do leasingu, bo też trudno się nie zgodzić z pewnymi tezami, które postawił tutaj pan profesor, tylko ja mam trochę takie wrażenie i żeby to kolokwialnie może przedstawić, to mam czasami takie wrażenie, że my przy leasingu, przy niektórych transakcjach strzelamy z armaty do mrówki, tak, bo mogę powiedzieć tak, jakbym chciał kupić działkę o wartości 1000 zł, muszę iść do notariusza, bo wymaga to formy notarialnej. Jak będę chciał kupić, żeby coś przyjąć, nie wiem, jakąś rzecz, tak, panie Arturze, pan ma rower, ja kupię od pana rower. Pan mi da rower, ja panu dam 1,5-2 tysiące złotych, bo to jest dobry rower.
i mam ten rower. Nie potrzebujemy żadnego dokumentu, żeby to zrobić. To jest druga rzecz. Jeżeli bym chciał ten rower wziąć w leasing, to muszę mieć formę pisemną pod rygorem nieważności. I teraz taka sama forma pisemna pod rygorem nieważności jest dla leasingu czegoś, co kosztuje kilkanaście tysięcy złotych, jak i dla leasingu czegoś, co kosztuje miliony złotych, wielkie linie technologiczne i tak dalej. I z tego punktu widzenia ja częściowo jednak pozwolę się nie zgodzić z panem profesorem, że do leasingu zawsze jest konieczna forma pisemna pod rygorem nieważności, bo uważam, że trzeba opracować procesy biznesowe, żeby obydwie strony tej transakcji czuły się dobrze, ale z drugiej strony powinniśmy w ramach leasingu mieć rozwiązania, które uwzględnią również trochę charakter i rodzaj transakcji, bo to jest trochę takie wrzucenie wszystkiego do jednego worka, z czym my się, mówiąc wprost, nie zgadzamy. I teraz już oddaję. Ostatnie zdanie, panie autorze, ostatnie zdanie. Mianowicie jakby problem trochę też polega na tym, że my od kilku lat co najmniej ubiegamy się o to, żeby były dokonane zmiany legislacyjne. Poważna dyskusja na temat tego, w jakiej formie mają być podpisywane umowy leasingu i co jest czymś, co wyjątkowo mnie boli. I to nie jest teraz, że będę uprawiał reklamę tutaj naszego biznesu, ale to jest biznes, który jest, szanowni państwo, porównywalny z biznesem kredytów inwestycyjnych. Łączna kwota w leasingu to jest 160 kilka miliardów złotych w tym kraju, tak? I do czego ja zmierzam? Zmierzam do tego, że niestety nie możemy się doprosić poważnej dyskusji dotyczącej formy, w jakiej mają być zawierane umowy leasingu. W trzech ustawach tarczy antykryzysowej, sorry, ale nikt nie poświęcił nawet minuty na to, żeby umożliwić nam, firmom leasingowym, rozmowę na temat formy, na przykład zmieniania umów w celu pomocy naszym klientom, przedsiębiorcom. To uważam, że jest, nie wiem, dyskryminacja trochę naszego biznesu. Pozwoliłem sobie trochę tutaj wylać troszkę takie wewnętrzne żale, ale to jest coś też, o czym powinniśmy rozmawiać. To się tak chyba ładnie mówi de lege ferenda, panie profesorze, także to jest coś, nad czym powinniśmy pilnie rozmawiać. Także to ja tyle oddaję głos. To ja jeszcze przed profesorem, bo tutaj jeszcze bym poprosił też o komentarz pani Agnieszkę, tak? I później dopiero... tak powiem, riposta profesora, bo widzę, że już się tutaj szykuje na to. Także pani Agnieszko, jak to wygląda w ubezpieczeniach, tak? Bo to też jest dobrze, trochę ja chyba powiązane tutaj... sektory są. Tak, ja tutaj trochę powiem bardziej w uzupełnieniu, że rzeczywiście na co trzeba zwrócić uwagę, to jest ten chaos informacyjny. My sami podchodząc do procesu, w jaki sposób chcielibyśmy udostępnić klientom, czy procesów wewnętrznych, bardzo długo się zastanawiamy, która forma uwierzytelnienia identyfikacji czy rodzaju podpisu jest wymagana i jest potrzebna. I to stwarza po pierwsze duże sporo dyskusji po naszej stronie. Nie do końca jesteśmy też przekonani, że zawsze wybraliśmy najlepsze rozwiązanie, a z perspektywy klienta mamy na przykład nakładane przez ustawy typowo ubezpieczeniowe dodatkowe obowiązki. Takim przykładem jest ustawa o ubezpieczeniach artykuł 28, ubezpieczenia obowiązkowe, które niezależnie jakby od posiadanych jakby możliwości przez organizację nakładają na przykład konieczność w momencie podpisywania umowy pobrania dodatkowej zgody związanej z tym, że jednak temu klientowi możemy coś przekazać drogą elektroniczną, czyli na przykład zawrzeć kolejną umowę, czyli na kolejny okres ubezpieczenia w wersji już zdalnej. I tutaj naprawdę dużo mamy pomysłów, dużo rozwiązań, radzimy sobie jak możemy, natomiast no nie jest to spójne, tak? I jak tutaj też z kolegami, z koleżankami rozmawialiśmy z innych firm ubezpieczeniowych, to w zasadzie taka trochę niezrozumiałość tych przepisów jest słyszalna na całym rynku. To, do czego my w tej chwili, w którym kierunku idziemy, że jak mamy między innymi te normy europejskie, które określają nam poziom uwierzytelnienia, to trochę zaczynamy się na tym opierać, czyli wierząc, że po drugiej stronie jest ten klient i jest to na pewno ta osoba, to w tym momencie my możemy przyjąć, że ryzyko, które jest po stronie zakładu ubezpieczeń jest na tyle niskie, że możemy po prostu postępować zgodnie z naszymi wewnętrznymi procedurami. Natomiast też uspójnienie tej komunikacji, dostosowanie ustaw, które są w zakresie różnych rodzajów podpisów, w zakresie, no to przede wszystkim jakby podpisów, ale sposobu komunikacji. Czy to jest komunikacja papierowa, czy to jest komunikacja elektroniczna,
i w jaki sposób, taki trochę kierunkowskaz, jak podchodzić do poszczególnych procesów, na pewno by rynkowi pomógł. Pani Agnieszko, zadam jeszcze takie pytanie, bo tutaj jakby pani prowadzi też projekt Moje PZU, tak? Czyli tam oprócz jakby no samych oświadczeń woli, abstrahując jakie będziemy składali, no to jest cały znowu element tej identyfikacji, o której trochę tutaj pan Mariusz mówił, tak? No i te dwa elementy, no z mojej perspektywy muszą być nierozerwalnie złączone, tak? Żebyśmy mówili o samoistnym, powiedzmy, potwierdzeniu danej transakcji. Jak sobie generalnie radzicie, na przykład wątek, no szeroki jest onboardingu jako takiego, tak? Natomiast jakie macie zapatrywania na to w ogóle? Jak sektor do tego podchodzi? No bo gdzieś zakładam, że jesteście w takim, powiedzmy, po bankach gdzieś leasingodawcach, tak? Jesteście tą trzecią taką dosyć dużą grupą, no, która zakładam, że no, też ma podobne pomysły, tak? Jak to wygląda? Znaczy powiem tak, przede wszystkim staramy się patrzeć z perspektywy klienta, tak, żeby dla klienta to było jak najbardziej zrozumiałe, natomiast w rzeczywistości to jest tak, że podchodzimy do każdego procesu. I teraz tak jak niestety, jesteśmy firmą od wielu lat, przyzwyczajeni jesteśmy do papieru, przyzwyczajeni jesteśmy do tych procesów. Te procesy często rządzone są różnymi też wymogami i ustawodawcy, ale też wewnętrznymi procedurami, które funkcjonują od lat i my jesteśmy po prostu do nich przyzwyczajeni. I to jest, tutaj no, trzeba to podkreślić, że to też jest ogromna zmiana mentalna, dlatego, bo to nie jest takie proste przełożenie wprost procesu na scyfryzowany proces, bo tutaj musimy zaczynać od samego początku myśleć o procesie, o celu biznesowym. Natomiast taką barierą, którą tutaj widzimy nawet przy projekcie, przy wdrażaniu różnych rozwiązań, jest to, że my musimy przy procesach paperlessowych patrzeć mocno nie tylko, żeby to jest, damy to samo organizacji, bo może się nagle okazać, że ten proces papierowy był łatwiejszy dla organizacji, bo teraz mamy narzucone dodatkowe uwarunkowania i technologiczne, i procesowe, które musimy spełnić, więc my musimy jeszcze dodatkowo szukać jakby korzyści, żeby osoby, które na dzień dzisiejszy korzystają z tych procesów, ale nawet wewnętrznie w organizacji, miały dodatkową korzyść, żeby te procesy były bardziej skuteczne, żeby łączyć te procesy, doprowadzić do synergii tych procesów, bo wtedy rzeczywiście ta korzyść jest widoczna z dwóch stron i przede wszystkim wszyscy takich procesów wtedy pożądają i chcą. I klient pożąda takiego procesu i my wewnętrznie pożądamy w organizacji takich procesów. Natomiast jeżeli one są dalej rozerwalne między sobą, to one sami w sobie aż takiej wartości nie wnoszą, no bo dalej narzucają kolejne obowiązki na nas jako pracowników i na klienta, tak, który musi przesłać właśnie dodatkowego SMS-a, dodatkowy dokument, więc ta zmiana, która powinna przede wszystkim zajść, to musi być na początku zmianą mentalną, tak, dobrym zrozumieniem przepisów, które nam pomagają, też dobrym zrozumieniem przepisów, które nam przeszkadzają, no żeby trochę iść w tym kierunku, że te przepisy powinny być zmienione, tak? Jeżeli nadrzędną naszą jakby to wartością całego rynku finansowego i tym, gdzie chcemy dojść, to rzeczywiście przejść na mocną cyfryzację procesów, no to powinniśmy to uspójniać. Czy jak rozumiem kompleksowe podejście, tak? To czy tu jest takim, bym powiedział, głównym elementem, żebyśmy tego wybiórczo nie stosowali? To jeszcze tak, dokładnie. Przed profesorem jeszcze widzę, że pan Mariusz się zgłasza. Tak, tak, dosłownie jeszcze jedno słowo, dziękuję. Bo to co powiedziała pani Agnieszka, to jakby tak, podpis jest bardzo ważny i on jakby tworzy nam biznes, jakby dokumentuje go, tak? Natomiast jakby ważne jest, że my musimy ten biznes tworzyć i jakby przygotować, żeby móc go zatwierdzić podpisem. To jest jakby pierwsza kwestia. Teraz on sam z siebie jakby poza firmami typu Asseco, które się zajmuje udostępnianiem tych usług, jakby nie jest biznesem. On tylko daje podstawy do zrobienia tego biznesu. To jest jakby jedna rzecz. W związku z czym my musimy szukać synergii z innymi procesami, gdzie ten podpis będzie ukoronowaniem tego naszego biznesu. To na pewno muszą być efekty kosztowe i na przykład te podpisy zdalne, kwalifikowany podpis elektroniczny, one ewidentnie pozwalają uzyskiwać te efekty synergii, ograniczać koszty, tak? Jest kluczową rzeczą, bardzo ważną, żeby się ze swoim partnerem, klientem, kontrahentem spotkać, czy to w postaci
wideokonferencji, jeszcze lepiej bezpośrednio, natomiast czasami też można pewne rzeczy załatwić w trybie właśnie takim zdalnym, podpisem elektronicznym. To jest jedna rzecz. To też powoduje pewną oszczędność czasu i tak dalej. Także te synergie muszą być istotne, bo one wtedy wywołują potrzebę jakby korzystania z tych podpisów. To, co się dzieje przez ostatnie półtora miesiąca, szanowni państwo, tutaj podglądam sobie trochę osoby piszące na naszej grupie podczas webinaru. Zarówno my jako Santander Leasing, jak i wiele innych podmiotów w Polsce już korzystamy z podpisów zdalnych, kwalifikowanych, podpisów elektronicznych i tak dalej, jak najbardziej. Ja myślę, że czymś, co z nami pozostanie po sytuacji, w którą mamy miejsce teraz, jest jednak dużo większa świadomość i znajomość różnych rozwiązań technicznych, technologicznych, cyfrowych, co też spowoduje, że my, będąc teraz trochę zmuszonymi do tego, żeby zostać w domu, też się nauczymy korzystać z wielu rozwiązań, z których do tej pory nie musieliśmy korzystać, bo nam było łatwiej. Ja miałem, słuchajcie, ostatnio taką dyskusję i w ramach tej dyskusji jakby doszliśmy, że niestety jest tak, że na ten moment podpis własnoręczny jest najbardziej wygodny. Tak, to jest jednak, jakkolwiek na to nie patrzeć, najszybsze, z jednej strony, tak? Pod warunkiem, jakby mówimy o samym akcie złożenia tego podpisu, ale jeżeli ja już mówię, że trzeba gdzieś pojechać, trzeba się z moim kontrahentem spotkać, to jest bardzo ważne, natomiast jakby to spotkanie musi mieć inny cel, a nie tylko złożenie samego podpisu, bo pytanie, czy wtedy jeszcze jest efektywne. Ja zmierzam jakby do rzeczy następującej. Dobrze, że w tym czasie szukamy różnych rozwiązań. Jeżeli nie możemy się spotkać bezpośrednio, szukamy różnych rozwiązań, w ramach których możemy się spotykać i realizować biznes, korzystając z technologii, która tu jest bardzo ważna, korzystając z kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Natomiast tu znowu jednak trzeba wrócić do tego, żeby porządkować ten chaos, żeby nie było tak, że te 3, 4, 5 specustaw, tyle ile ich będzie, że one jeszcze bardziej pobudzą ten chaos, bo wtedy jest pewne ryzyko takie, że my wyjdziemy niestety z trochę gorszym doświadczeniem niż lepszym po tej epidemii. Mówię z gorszym doświadczeniem w kontekście biznesowym, bo na ten moment cokolwiek by nie patrzeć, jeśli chodzi o przyspieszenie tej cyfryzacji, bo to jest mocne przyspieszenie i niech tak będzie, bo to nam pomaga również w tym trudnym okresie. Znaczy myślę, że jeszcze o skutkach COVID-u i, że tak powiem, przełożenia, to jeszcze będziemy mieli chwilę tutaj nieco później. Profesorze, tutaj widzę, że się profesor wyrywał już od kilku minut. Do spuentowania, skrytykowania. Żadne spuentowanie, tylko zostałem po prostu poproszony o wypowiedzi. Trochę było specyficznych uwag, widziałem to w oczach pana Mariusza. Trochę historii. Podpis elektroniczny ma ponad 20 lat, zresztą mieliśmy mieć za miesiąc spotkanie, gdzie mieliśmy się spotkać wszyscy w ramach 20 już forum podpisów kongresu, właściwie podpisów elektronicznych międzynarodowego, które odbywa się zawsze w Międzyzdrojach albo w Szczecinie. Proszę Państwa, 20 lat nie potrafiliśmy przekonać się do podpisu elektronicznego, bo było bo mentalność. Nieprawda, nie zgadzam się, że podpis własnoręczny jest łatwiejszy w użyciu. Jako pełnomocnik, kiedy ja mam na koniec dnia w kancelarii 300 dokumentów do poświadczenia za zgodność, to przepraszam, ale to jest praca idioty, ponieważ ja siedzę tylko i wyłącznie pół godziny i podpisuję. Jeżeli ja to robię elektronicznie, wrzucam hurtowo, oczywiście te dokumenty wcześniej mam, wiem co tam jest, jaka jest treść, wobec tego ja to załatwiam online. Ja pamiętam historię, jak robiłem szkolenie u siebie na uniwersytecie. Nie da się elektronicznie. Zrobiłem już szkolenie i pani poprosiła, żebym zrobił certyfikat. Oczywiście kult certyfikatu. Owszem. A te 4 minuty później odesłała mi 150 podpisanych certyfikatów. Ona, jak to pan zrobi? No jak to? No rektor by to pół godziny podpisywał. Ja to zrobiłem w 3 minuty. Proszę Państwa, problem nie jest w chaosie prawnym. Nie ma chaosu prawnego. Problem jest w niewiedzy. To samo możemy powiedzieć w świecie, kiedy idę do notariusza, kiedy idę do forma pisemna, a kiedy ustnie. Tylko, że po prostu tam mamy wiedzę. Jak kupuję wódkę, whiskacza, to wiem, że nie potrzebuję formy pisemnej. Jeżeli zawieram umowę jakąś forma pisemna, wszyscy wiedzą, że leasing ma być w formie pisemnej. Jak sprzedaję nieruchomość,
nieważne czy za 1000, przy okazji panie Mariuszu proszę o informację, gdzie za 1000 mogę kupić działkę, to muszę iść do notariusza, ale to jest powszechna wiedza. Natomiast w zakresie podpisu sami państwo widzicie, że prawnicy, ale także inne osoby nie mają wiedzy odpowiedniej, bo nie edukujemy się w tym zakresie, a powinniśmy się na takiej samej zasadzie jak no, ja powinienem z moją żoną czy z przyjacielem rozmawiać. Słuchaj, masz to do podpisania, a to użyj ten podpis albo inne, prawda? Ale o tym nie rozmawiamy. Właściwie od 6 tygodni dopiero, bo do tej pory szliśmy podpisywać własnoręcznie. Więc co do leasingu, też historia. Przecież najpierw leasing był umową kompletnie nienazwaną. 20 lat temu został wpisany jako umowa nazwana, ale tylko jeden z rodzajów leasingu, bo nie wszystkie rodzaje leasingu przecież są w kodeksie cywilnym. I wtedy profesorowie tam rzucili formę pisemną. Dlaczego? Dlatego, ponieważ ten leasing, który w tamtych czasach funkcjonował 20 lat temu, był tylko i wyłącznie leasingiem dużym, gigantycznym, gdzie rzeczywiście wartości, które tam były, to były miliony, setki tysięcy złotych, a nie było leasingu konsumenckiego. On dopiero niedawno się pojawił, zresztą on jest i tak minimalny. I tu, panie Mariuszu, pełni zgoda, możemy porozmawiać o leasingu konsumenckim, o liberalizacji formy w zakresie pewnej kwoty. Zresztą zwracam uwagę, że chyba z 15 lat temu też mieliśmy przepisy, że umowa powyżej 2000 zł dla celów dowodowych powinna być w formie pisemnej, a powyżej, prawda, poniżej nie musi. Więc takie rozwiązanie jest i mogłoby być rozwiązywane, ale na pewno nie COVID-em, bo tutaj trzeba o wiele więcej rzeczy przeanalizować sobie w zakresie bezpieczeństwa. Odnośnie, proszę Państwa, ja widzę, że my po prostu jesteśmy niewolnikami celulozy. To jest po prostu, no to chyba już tak trzeba nazwać. I to musi, jak Mojżesz prowadził swój lud do ziemi obiecanej, no całe pokolenie wymarło. Nawet Mojżesz nie dotarł do ziemi obiecanej i myślę, że nasze dzieci dopiero będą elektroniczne. Bo my musimy się paru rzeczy nauczyć. Proszę Państwa, mnie namówił na elektronikę i jak zrezygnować z papieru i wejść w pełen paperless poza kancelarią, bo tam przepisy mi nie pozwalają. Mój przyjaciel, dr Kajetan Wojsek, no powiedział, wyłącz drukarkę. Ja nie tylko, że wyłączyłem drukarkę, ale w drugiej kolejności nie kupiłem kartridży. To było z 10 lat temu i do tej pory robię wszystko elektronicznie i okazuje się, że się da. Aczkolwiek nie jest to proste. Natomiast co do tych narzędzi, musimy na to różnie popatrzeć. Ja jestem prawnikiem. Państwo patrzycie od strony biznesowej, ja patrzę od strony procesowej. Ja mam wygrać proces. Ja proces, Państwa, żeby wygrać, muszę mieć dowody. Nie masz dowodów, nie wygrywasz. To jest dla mnie świętość. Tego mnie uczono na studiach i każdego prawnika się o tym uczy, że przygotowując umowę, najpierw myśl o mocy dowodowej i czy to ci wystarczy, ażeby wygrać biznes. Oczywiście Państwo w biznesie doskonale wiecie, że my jako prawnicy, gdybyście nam dali pełną swobodę, to byśmy wprowadzali takie zabezpieczenia, żebyście dawno stopami poszli. Także trzeba nas też powstrzymywać, bo my maksymalnie chcielibyśmy zabezpieczyć z punktu widzenia dowodowego. Natomiast trzeba też wypośrodkować. I ja uważam, że problemem nie jest chaos. Problemem po pierwsze jest brak wiedzy, dwa, brak upowszechnienia podpisów elektronicznych. To oczywiście był kiedyś koszt i to prawda, że te podmioty miały kiedyś bardzo drogie te podpisy elektroniczne. Proszę Państwa, dzisiaj to jest rząd 7 zł, 8 zł miesięcznie. Jeżeli to porównamy z kosztami wydruku, to proszę Państwa, to jest żaden koszt, prawda? To jest na osobę. Ja widzę, ile ja zapłaciłem za swój podpis, przeliczyłem sobie to na miesiąc i to wychodzą naprawdę jakieś sprawy groszowe. Natomiast bardzo ważne jest domniemanie prawne. Otóż my jako prawnicy wygrywamy większość postępowań i procesów na domniemaniach prawnych. To jest tak, że jeżeli jest domniemanie prawne, to ja przedkładam coś do sądu i tak jest i koniec. I ewentualnie druga strona może przeprowadzić przeciwdowód. Czyli jeżeli ja podpisuję coś z panem Mariuszem, to jakiś leasing, ja potem przedkładam to do sądu, ja tu przedkładam ten dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym i jak Piłat umywam ręce w kadzi z wodą, chociaż teraz to jest płyn dezynfekujący, ponieważ ja już mam domniemanie prawne i dowód na to, że ja tą umowę zawarłem, ja używając kwalifikowany podpis elektroniczny. Co najwyżej pan, panie Mariuszu, będzie mógł przeprowadzić bardzo kosztowny, dosyć trudny przeciwdowód, że to jednak nie ja podpisałem. Życzę dużo szczęścia i pieniędzy, ażeby to zrobić. Natomiast w momencie, kiedy ja korzystam z narzędzi innych, niż te, które są oparte o EIDAS, mówię o kwalifikowanych podpisach elektronicznych za 8 zł miesięcznie, to ja tracę domniemanie prawne. Otóż normalna reguła Kodeksu Postępowania Cywilnego, artykuł bodajże chyba to jest 7, wskazuje, że 6 albo 7, przepraszam, już nie pamiętam, że to ja muszę udowodnić, 7, dobrze, dzięki, że to ja muszę udowodnić dany fakt, że osoba, 6,
Osoba, która czerpie z danego faktu korzyść prawną, musi udowodnić ten fakt. Czyli, że ja podpisuję narzędzie, które nie jest narzędziem opartym o domniemanie, tak jak te kwalifikowane, bo to nie tylko kwalifikowany podpis, ale także kwalifikowana pieczęć, to ja muszę w procesie za pomocą dowodów, którego sądu nie interesują jakie, udowodnić, że to jednak ja zrobiłem. I proszę mi wierzyć, że to jest bardzo trudne. My w kancelarii prowadziliśmy takie procesy, gdzie w Excelu fajnie wszystko wyglądało, gdzie te narzędzia prostsze były tańsze, ale potem suma summarum, kiedy przeprowadzaliśmy dowody, i to jeszcze były dowody prywatne, w Fraunhofera, gdzie ceny są w euro i to w dziesiątkach tysięcy, spowodowały to, że klient od tej pory korzysta z narzędzi niby na początku nieco droższych, ale suma summarum w ramach procesu potem okazuje się znacznie tańsza. Także my jako prawnicy patrzymy także na domniemania. I to jest dla mnie naprawdę bardzo, bardzo ważne. I tutaj nie powiedzieliśmy o jednej rzeczy, bo ja uważam, że my powinniśmy oczywiście, dyskusja co do mikroleasingu, zgadzam się. To nie musi być forma, nie musi być forma elektroniczna oparta o kwalifikowane. Pytanie, co to jest mikro, czy to będzie 2, czy to będzie 500 euro, czy to jest tak jak w dyrektywach konsumenckich się to określa, czy to będzie więcej, pewnie Państwo byście chcieli 5000, ale to też musimy wziąć pod uwagę przepisy ochrony prawa konsumenta. Popatrzmy sobie, proszę Państwa, na artykuł 25 rozporządzenia EIDAS, bo no, aż dziwne, że dzisiaj jeszcze nie padło. Proszę Państwa, to jest przepis wytrych, punkt drugi. Kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek równoważny podpisowi własnoręcznemu. Czyli ja mogę wszędzie, gdzie chcę, mogę zastąpić podpis własnoręczny kwalifikowanym podpisem elektronicznym. I teraz wyobraźmy sobie, że żyjemy w świecie, gdzie wszyscy mamy kwalifikowane podpisy elektroniczne za tam 2 zł miesięcznie, bo w takiej skali to prawdopodobnie tyle by kosztowały. Przecież my nie mamy najmniejszego problemu z obrotem elektronicznym, z dokonywaniem czynności, a Państwo wplatacie te podpisy jak najbardziej w procesy biznesowe, a ja mam domniemanie prawne. I to jest dla mnie najważniejsze. I znowuż, to, że Państwo macie swoje tam procedury wewnętrzne w biznesie, super, natomiast musimy też popatrzeć na drugą stronę i bardzo mnie cieszy, że PKO podchodzi bardzo poważnie do klienta, bo to jest też ważne, żebyśmy te uprawnienia po prostu mieli. Także to nie jest taka prosta dyskusja, zamieniamy jedno na drugie, używamy tutaj, to jest o wiele poważniejsze i ja akurat uważam, że w COVID, wszystkie COVIDy, które były wprowadzone, tylko psuły prawo i teraz dopiero wychodzą nam ciekawostki, które i będą wychodziły przez wiele lat. A tutaj w zakresie tejże formy i w zakresie dopuszczenia myślę, że powinniśmy to zrobić raz, porządnie, gruntownie, a nie byle jak, tak jakby są przepisy covidowe wprowadzone. No tak by reasumując, to zadam panie Mariuszu wprost pytanie, to ten leasing w obecnej formie da się elektronicznie załatwić od początku do końca, czy nie? Jakby, oczywiście, że tak, da się całkowicie elektronicznie załatwić, zresztą ja zapraszam do nas na naszą stronę internetową, zrobiliśmy coś takiego miesiąc temu jak e-spotkanie, podczas tego e-spotkania można podpisać umowę leasingu i jeżeli tylko jest dostępny samochód czy też maszyna, można odbierać i jechać, możemy podpisać podczas tego e-spotkania kwalifikowanym podpisem i to preferujemy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, ale też stworzyliśmy tam takie rozwiązanie, żeby to podpisać też podpisem zdalnym. Ja może trochę powiem tak, bo ja jeszcze raz powtarzam, ja z ogromną przyjemnością czerpię z wiedzy, którą rozsiewa tutaj pan profesor, natomiast w tym zakresie pozwolę sobie powiedzieć rzecz następującą, wierzę, że pan profesor nie będzie żywił urazy. Mam takiego bardzo bliskiego przyjaciela, który kibicuje Realowi Madryt, tak? Ja z kolei od dzieciństwa w Barcelonie, to jest jeden i drugi rewelacyjne zespoły, mecze wyjazdowe oglądamy u niego, bo się rozgrywają na Bernabeu, mecze domowe oglądamy u mnie, bo się rozgrywają na Camp Nou. Ja, trudno mi się nie zgodzić z pewnymi tezami przedstawianymi przez pana profesora, natomiast ja mam w pewnych zakresach mam trochę inne zdanie, bo uważam, że firmy leasingowe mogą być już objęte określonego rodzaju nadzorem i postawione przed nimi określonego rodzaju wymogi, żeby również firmom leasingowym w znacznie szerszym stopniu niż 5 tysięcy umożliwić podpisywanie umów podpisem dokumentowym, czy też jakby w formie dokumentowej. Natomiast już teraz, żeby nie toczyć tej dyskusji, na pewno należałoby wrócić do tego, co pan profesor mówił na początku naszego webinaru i powiedzieć wprost. Forma dokumentowa w formie dokumentowej nierówna, tak? I
powinniśmy sobie określić, jakie powinny to być reguły, żeby to była forma dokumentowa, która będzie sprawiała, po pierwsze będzie bezpieczna dla obydwu stron transakcji, będzie dobrym źródłem dowodów i będzie korzystała z domniemań, o których mówi pan profesor, z którymi ja się w pełni zgadzam, jak najbardziej. Także panie Arturze, odpowiadając, oczywiście, że da się dzisiaj załatwić leasing zdalnie, da się dzisiaj załatwić leasing, załatwić, to za słowo, zorganizować wszystko, podpisać umowę leasingu zdalnie, elektronicznie, przy wykorzystaniu najnowszej technologii. To bez dwóch zdań można to zrobić. Robimy to my, robimy to koledzy z naszej konkurencji, także jak najbardziej jest to możliwe. Panie Agnieszko, to ja zadam jeszcze pytanie w kontekście ubezpieczeń, tak? Bo tutaj rozmawialiśmy o procesach kompleksowych, tak? Czyli no, mówiąc prosto, w ogóle jak u was, czy w ogóle w sektorze leasingowym te procesy paperlessowe są budowane? Czy ta, powiedzmy, jest przekonanie, bo to moje... Chyba ubezpieczeniowym. Tak, ubezpieczeniowym. Jeżeli do mnie, to ubezpieczeniowym. Tak, ubezpieczeniowym, tak, to już przepraszam. Bo rozmawiamy o tym, że ta świadomość musi być na różnych szczeblach, tak? To nie wystarczy, że ktoś ma pomysł, nie wiem, powstają różnego rodzaju piony transformacji cyfrowej, nie wiem, osoby o specjalnych stanowiskach, które mają, że tak powiem, zmienić organizację i ten marketing jest bardzo mocno, że tak mówiąc, wprost puszowany wręcz, co to jakby nie robiła, tak? Tylko jeżeli nie ma pewnego celu na samej górze i to się gdzieś nie rozlewa na poszczególne jednostki organizacyjne, no to tak, to biznes będzie coś chciał, IT będzie mówiło, że się da albo się nie da, albo się da za jakiś czas, nie wiem, compliance będzie twierdził, że może się da, ale po co, bo to jeszcze nikt tego nie sprawdził, to po co gdzieś mamy być pierwsi, a przyjdzie radca i powie, wiecie co, nie róbcie tego, bo to jest ryzykowne, ja później będę miał dużo problemów, jeżeli będą konsumenci do mnie pisać, tak? I zastanawiam się, jak do tego wszystkiego podejść też, tak? Bo oczywiście można powiedzieć, dajemy ukaz z góry, nie wiem, zarząd mówi, róbcie, tak? Tylko z tej perspektywy nie zawsze to też jest najlepsze rozwiązanie. I pytanie jest jakby, jak sektor ubezpieczeniowy w ogóle do tego podchodzi, do takiego stopniowego cyfryzowania, do układania procesów paperlessowych z tych różnych perspektyw prawnej, technicznej, właśnie compliance'owej, organizacyjnej, tak? Bo z mojego doświadczenia wynika, i to proszę mnie ewentualnie poprawić, że jak tutaj nie ma, no mówiąc wprost, chemii, no to możemy tylko mówić o pewnym marketingu tych procesów, a finalnie będziemy mieli, mówiąc wprost, świstaki zawierające, że tak powiem, sreberka zaraz Zawijające po tym, jak sreberka, przyjdzie do tak. nas. Tak, no dokładnie, więc dużo pytań, więc spróbuję jakoś tak, spróbuję na to odpowiedzieć. Więc tutaj jako firma z sektora ubezpieczeniowego wydaje się, nawet jestem przekonana, że jesteśmy w bardzo dobrej sytuacji, ponieważ zaczęliśmy już jakiś czas temu cyfryzować część naszych procesów. To były rzeczywiście małe kroczki w kierunku tego, żeby rzeczywiście można powiedzieć za jakiś czas, że jesteśmy firmą paperless. Skupialiśmy się wtedy na kluczowych procesach. Oczywiście to, co wcześniej mówiłam, że jesteśmy obwarowani dodatkowymi wymogami, potrzebujemy bardzo dużo zgód i niestety od tego samego klienta, w zależności jaki to jest proces. To jest właśnie niezrozumiałe dla klientów. Takim przykładem są proces wznowień, proces likwidacji szkody, kiedy potrzebujemy zupełnie innych zgód, ale tak naprawdę potrzebujemy tą zgodę na to samo, a na to dopiero nakładamy warstwę technologiczną lub kolejne wymogi prawne, na przykład jak trwały nośnik. I teraz jest tak, bardzo mi cieszy to pytanie, powiem dlaczego, dlatego że do szeroko rozumianego paperless, nawet z perspektywy klienta indywidualnego, bo tego przede wszystkim tutaj zaczęliśmy, podchodziliśmy już parę lat temu. No nie do końca nam to wszystko wyszło, jakieś tam właśnie te pojedyncze kroczki zrobiliśmy, mieliśmy dużo, żeby to źle nie zabrzmiało, nawet nie tyle niezrozumiałości procesu, do którego dążymy, natomiast te procesy, które już były przez lata poukładane, one działały z perspektywy też wielu kanałów, bo musimy też wiedzieć, że jakby jako firma ubezpieczeniowa my mamy wiele kanałów, więc my z tymi kanałami wszystkimi musimy no nie tylko żyć w zgodzie, ale chcemy, żeby każdy kanał dla drugiego kanału, patrz kanał direct czy self-service, był przede wszystkim wsparciem dla kanału agencyjnego, tak? Czyli nie możemy nigdzie wytworzyć takiego przeświadczenia, że ktoś kogoś wypiera.
wprowadzając nowe rozwiązania. Natomiast rzeczywiście silne zrozumienie z perspektywy zarządu i wręcz komunikowanie to w postaci celów w dół jest szalenie istotne, ponieważ 2 lata przebijaliśmy się bardzo mocno przez naszą organizację, natomiast od tak naprawdę paru miesięcy albo no paru miesięcy można powiedzieć, że mamy bardzo silnie stoi za nami też cały zarząd, kiedy jest powiedziane tak, macie tak myśleć, macie tak zmienić się mentalnie, to jest potrzeba naszej organizacji, ale to też jest potrzeba i oczekiwanie klientów, tak? Musimy iść do przodu, więc to jest nieodłączne przy wprowadzaniu, szczególnie w tak dużej organizacji, samego jakby projektu czy nurtu, tak, bo akurat jeżeli chodzi o projekt u nas, to jest jeden z nurtów, paperless. Natomiast przede wszystkim zmiana tych procesów i tutaj chyba warto powiedzieć, bo to nie jest takie oczywiste, że to jest ogromna zmiana w całym backendzie, tak, to są zmiana w systemach backendowych i to jest zmiana tamtych procesów, to nie jest tylko procedura, to nie jest procedura zmiany, a niestety bardzo wiele osób patrzy na paperless tylko z perspektywy procesów frontendowych. Także to tu jest i tam identyfikujemy dużo większy nakład pracy, technologii i zrozumienia, który jest potrzebny. No właśnie, tutaj jest bardzo ciekawy element, tak, bo my tutaj rozmawiamy o tej fazie pierwszej, podpisu dokumentu, tak, a później co z nim robimy? Bo ja często z perspektywy rozmów wielu, no to mamy tą magię, że jak już podpiszemy, to już później wszystko się zadzieje. No nie, znaczy się samo się nie zadzieje. To tak, natomiast mamy... jest jeszcze chyba ten aspekt, tak, że no też nie wszystkie dokumenty muszą być na przykład podpisywane podpisem certyfikowanym. No, tu jakby jeszcze odnosząc się trochę do pana profesora, jeżeli rzeczywiście doprowadzilibyśmy nie tylko na rynku jakby finansowym, ale w zakresie ogólnie podpisywania różnego rodzaju dokumentów i mówimy, to jest jedyny słuszny kierunek, tak? Na przykład podpis certyfikowany i każdy z obywateli by miał taki podpis i takim podpisem mógłby się komunikować wszędzie, niezależnie, czy to byłby leasing, czy to będzie firma ubezpieczeniowa, czy pójdzie do ministerstwa, czy będzie chciał złożyć dokument do sądu, to na przykład właśnie takie nadrzędne uregulowanie bardzo by ułatwiło, tak? Bo jakby wszyscy byśmy wiedzieli, do czego jakby mamy dążyć, natomiast koszt takiego rozwiązania, czy na obywatela, czy na firmę, niewspółmiernie by się rozłożył. Natomiast jeżeli na przykład, tak jak powiem trochę może z perspektywy projektu, w którym pracuję, tak? Ja mam konkretny cel biznesowy do realizacji, wiemy, że mamy bardzo dużą grupę klientów, więc jeżeli na przykład my byśmy mieli wyposażyć wszystkich na przykład w taki podpis, tak? I ponieść koszt nawet załóżmy takich miesięcznych, oczywiście jest to do rozważenia, to jest biznes case, na którym jak najbardziej się pochylamy i kolejnie może jeszcze raz go rozważymy, ale to są wtedy koszty dodatkowe, które są generowane dla organizacji. Więc pomimo też wiary w słuszność niektórych rozwiązań, no zawsze też no te złotówki na końcu musimy brać pod uwagę, bo one są szalenie ważne. To tutaj jakby jeden element, który wydaje mi się, że jest istotny, bo wydaje mi się, że tak jak w świecie tradycyjnym, tak samo i w powiedzmy w świecie po cyfryzacji, no musimy jakoś zabezpieczyć te podpisane czy dokumenty, czy obiekty, bo to mogą być różnego rodzaju też transakcje, które mają stanowić dowód, ale w długiej perspektywie czasu. I oczywiście to tak jak w świecie tradycyjnym ważymy sobie pewne ryzyka, tak? Czy na przykład, nie wiem, za 5 czy 10 lat będziemy musieli wrócić do dokumentu, bo będziemy mieli jakąś rozprawę prawną, tak? Gdzie w sądzie trzeba będzie określić dane dowody, przedstawić. I pytanie jest tak naprawdę też, no już tutaj do praktyków jako was, tak? Czy takie ważenie tych ryzyk jakby ma miejsce, tak? Czy przykładowo, że teraz na przykład przyjmujecie jakąś prosty mechanizm zatwierdzania umowy i powiedzmy na 100 przypadków 99 będzie takich, że nikt do tego nie wróci, ale ten jeden przypadek spowoduje to, co mówił tutaj na przykład pan profesor, że koszty związane z obsługą tego przypadku mogą być tak wysokie, że finalnie tak naprawdę będzie miało to wpływ ogólnie na pewną kondycję w danej chwili firmy, tak? I czy tego typu ważenie ryzyk, bo wydaje mi się, że to jest niezmiernie istotne, w długiej perspektywie czasu ma na przykład miejsce. No z mojego punktu widzenia
patrząc na to, wolę zastosować coś mocniejszego, bo się tym nie martwię dalej, co będzie, tak? I pytanie, czy tutaj w tym zakresie, jakie macie jakby doświadczenia i patrzenie na to? To ja może pozwolę w kilku słowach. Przede wszystkim cieszę się, że pani Agnieszka wystąpiła, bo jakby pięknie uporządkowała pewne rzeczy, co do których prowadziliśmy tutaj dysputę z panem profesorem. Jakby tak zgadzam się w pełni, że forma elektroniczna musi być wpisana w pewien ekosystem, w pewien system związany z realizacją procesów biznesowych, obsługi klienta, zawierania umów. To nie jest tak, że sam podpis elektroniczny tworzy biznes, on tylko pieczętuje ten biznes i wpisuje się w nasze procesy, w związku z czym z oczywistych względów musimy mieć pomysł na cały paperless, w jaki sposób przeprowadzić poszczególne elementy związane z pozyskaniem klienta, obsługą, zawarciem umowy, archiwizacją i w to wpleść podpis elektroniczny. To jest jakby pierwsza rzecz. Druga rzecz, panie Arturze, to co pan powiedział, to jest bardzo istotne, bo tutaj chociażby tak troszkę odwołam się do tych znikających paragonów z kas fiskalnych, tak? Jakby co z tego, że w swoim czasie mieliśmy przechowywać przez x lat paragony z kas fiskalnych, skoro one bodajże po roku czy tam po półtora blakły i nic na nich nie było widać, a mieliśmy je trzymać jako dowody podatkowe przez 5 lat. Także tu jest trochę oczywiście podobnie, bo musimy się zastanowić, jakie mamy opisane procedury, systemy, jaka technologia nas wspiera, abyśmy byli w stanie to realizować w dłuższym okresie czasu, tym bardziej, że mówiąc wprost, do sądu się rzadko kiedy idzie w miesiąc po zawarciu umowy, najczęściej idzie się do sądu, jeżeli dochodzi do jakiejś rozbieżności pomiędzy kontrahentami po latach kilku, a czasami nawet więcej. Także z tego punktu widzenia to jest istotne. Istotne jest również to, co państwo mówicie, to co powiedział pan profesor, że koniec końców jakby ten podpis i procedury będą tak silne, jak silny będzie największy, albo jak słaby będzie największy proces, w którym my nie dowiedziemy naszych racji, bo to jest oczywiste, że my podpiszemy, nie wiem, tysiące umów w sposób zdalny, natomiast 1001 umowa, która będzie na kilka milionów złotych, może się okazać tą, która jakby zweryfikuje nasze dochody i marże osiągnięte wcześniej. Także tu pełna zgoda, że nie można tak całkowicie jakby na swój sposób iść na barykady i powiedzieć, ja chcę podpis dokumentowy, tylko to musi być zrobione w sposób, czy też formę dokumentową. To musi być zrobione w sposób przemyślany. I tutaj pani Agnieszka bardzo słusznie podkreśliła, jakie muszą być spełnione te elementy. Dlatego też odpowiadając, może nie bezpośrednio, ale pośrednio na twoje pytanie, podpis musi być elementem całego procesu biznesowego. To jest zwłaszcza istotne w takich usługach, które są właśnie usługami ubezpieczeniowymi, bankowymi, leasingowymi, bo łatwo jest dosyć porównać i powiedzieć, że jest pewien świat e-commerce i my w tym przecież świecie e-commerce tam najczęściej nic nie podpisujemy, a nawet jeśli składamy oświadczenia w formie dokumentowej, to nie zwracamy na to uwagę, tak? Jeżeli ktoś mi mówi, nie wiem, akceptujesz i zapłać, płacę te 250 zł, coś tam kupiłem, właśnie jakieś buty i tak dalej w ramach e-commerce, tak? Tylko po pierwsze jest trochę tak, że ja już wydałem te pieniądze, w związku z czym ja jako kupujący na swój sposób bardziej zaryzykowałem niż sprzedający, bo sprzedający to do zasady ma moje pieniądze i dopiero wysyła mi towar. W usługach, o jakich my tutaj mówimy, usługach bankowych, ubezpieczeniowych, leasingowych, to niestety albo stety to jest właśnie odwrotnie, tak? To podpisujemy dokumenty i klient dopiero w pewnym okresie czasu będzie wykonywał swoje świadczenia, będzie nam spłacał kredyt, będzie nam spłacał leasing, czy też może dochodzić odpowiedzialności z umowy ubezpieczenia po jakimś tam czasie, zapłaciwszy, a czasami nie zapłaciwszy składki ubezpieczeniowe. Dlatego tak muszą być stworzone te procesy, żebyśmy byli w stanie tego dowieść, bo to jest gdzieś tam istotne, żeby po pierwsze właściwie zidentyfikować klienta,
zebrać te dane w sposób bezpieczny, wypełniający wymogi RODO, przypieczętować je właściwą formą zawarcia umowy. I tutaj to nie jest tak, że ja kwestionuję, że kwalifikowany podpis elektroniczny, on jest, tak kolokwialnie mówiąc, młodzieżowo słaby. On jest bardzo dobry, on jest rewelacyjny. Problem jest trochę taki, że on jest zbyt mało rozpowszechniony i przez to za mało popularny. To pewnie ten element edukacji, o którym mówił pan profesor, też się kłania. Dlatego to są te elementy, plus jeszcze element archiwizacji na sam koniec. Także są te poszczególne fazy, które muszą być spełnione, żebyśmy mogli powiedzieć, że realizujemy ten biznes bezpiecznie. Natomiast ja ciągle będę namawiał do tego, żeby rozmawiać o różnych formach zawierania transakcji, bo one różnie mogą być bezpieczne, natomiast na pewno nie może to być zrobione w sposób nieodpowiedzialny, to musi być zrobione odpowiedzialnie. To jest cały biznes. Jasne. No to, to... W jaki sposób my wprowadzamy z naszych... Tak, proszę, profesorze, proszę. Wprowadzamy paperless u naszych klientów. Otóż w pierwszej kolejności przeprowadzamy edukację, czyli oczywiście nikt nie chce na początku szkolenia, ale potem podczas szkolenia okazuje się, że wow, my tyle nie wiemy, bo to naprawdę to jest wiedza tajemna dla niektórych. W drugiej kolejności my de facto prosimy, a sugerujemy zarządowi, ażeby po pierwsze ktoś z zarządu uczestniczył w tymże szkoleniu, co naprawdę jest rzadkością, ale mniej więcej po pół godzinie szkolenia już wzywają kogoś z zarządu albo narzekają, szkoda, że członek zarządu nie był, ale na pewno powinni być przedstawiciele najwyższych szczebli dyrektorskich, żeby trochę oświeciło i pokazało, że to trochę wygląda inaczej. Bardzo ważne, żeby zespoły, które mają wprowadzić paperless, były zespołami interdyscyplinarnymi. Nie wolno wpuścić paperless w informatyków, bo to są kosmici. Nie wolno wpuścić, to też są kosmici. Także tu trzeba usiąść razem, zarówno muszą usiąść i informatycy, i my prawnicy, oraz zarządzający, oraz klienci. Ja akurat uczestniczyłem lata temu w projekcie e-protokołu, proszę Państwa, e-protokół i koncepcja e-protokołu była tworzona począwszy od sekretarki na samym dole, która tam będzie wklepywała i wpisywała, a nie od góry gdzieś tam w nasze jakieś tam fanaberie naukowe. I to jest bardzo ważne, żeby te zespoły po prostu były. Po takim szkoleniu bierzemy sobie ścieżkę. Ja wtedy zdejmuję marynarkę i koszulę, ubieram t-shirt, żeby zbliżyć się do informatyków. Chociaż niekiedy marynarkę też zostawiam, żeby być trochę się wyróżniać. Ale to jest ważne, żebyśmy my też potrafili zdjąć te swoje marynarki i swoją wiedzę prawniczą i zacząć dyskutować. Następnie wybieramy w ramach takiego procesu jeden dokument i na podstawie tego dokumentu tworzymy od nowa, od zera idealną ścieżkę i to trwa najczęściej 2 do 3 dni. Intensywna debata, takie seminarium, gdzie my widzimy te wszystkie problemy, prawda? Właśnie, wejście, wyjście, podpis to jest nic. Tu musimy sobie ustalić, gdzie, w którym momencie, co, jak zatwierdzamy, gdzie tożsamość, trwałe nośniki, w jaki sposób udostępniamy, to jest potężny know-how. Mało tego, jak już wiemy, co z tym papierem, jak on wygląda w dniu dzisiejszym, ścieżka, która wygląda z reguły tak, że się potem sami śmiejemy, że tak potrafiliśmy funkcjonować przez lata. Kiedy potrafimy ją przełożyć na ścieżkę elektroniczną z autoryzacją automatyczną i wieloma innymi rzeczami, dopasowujemy do tego odpowiednie narzędzia. I właśnie, tu forma dokumentowa, zwykłe kliknięcie. Tutaj na przykład podpis własnoręczny w dokumencie elektronicznym, ponieważ tu mamy biuro klienta takie fizyczne, gdzie przychodzą ci, którzy są wykluczeni z podpisu elektronicznego. Tu mamy biznes to biznes, wobec tego wymuśmy na nich, żeby mieli kwalifikowany, bo i tak mają, przecież biznes ma, bo musimy przecież składać i do spółek, i deklaracje, i prawda, i musimy składać do KRS-u wnioski, no nie ma wyjścia. I trzecia rzecz, czy decydujemy się o podpis tak zwany w locie, prawda? Jeżeli mam setki, nie ma sensu im kupować klasycznego, zwykłego podpisu biznesowego, nawet za te N złotych, tylko w locie, który jest podpisem jednorazowym, kilkuminutowym, który trwa, kosztuje w zależności od wolumenu złotówkę, 2 złote. I co ważne, trzeba policzyć koszty. Tylko jak źle liczą większością nas ludzie koszty? Bo my liczymy koszty takie bezpośrednie zawarcie umowy w sposób tradycyjny, w szczególności kiedy jeszcze się, nie wiem dlaczego, ugruntowało w Polsce, że w jednym dokumencie mają być wszystkie podpisy, co jest nieprawda, bo to ja mam mieć umowę podpisaną przez firmę leasingową, a firma leasingowa podpisana przeze mnie. Kosztuje od kilkunastu, to było bodajże chyba 12 najtaniej, do kilkudziesięciu złotych.
obiekt taki. Więc zainwestowanie na przykład 2 zł czy 3 zł w podpis w locie to tańsza inwestycja, aniżeli, prawda, ten tradycyjny obiekt, do którego jesteśmy przyzwyczajeni. I zapominamy o kosztach pracy i czasu. Otóż Państwa, tonery powinniśmy wliczać. Rysy papieru, które do tego bierzemy, powinniśmy wliczać. Czas potrzebny pracownikom powinniśmy wliczać. Natomiast Państwa, my niestety żyjąc w tym kulcie celulozy, ja to widzę chociażby w wymiarze sprawiedliwości, ale także i w administracji, proszę Państwa, my mamy pracowników, którzy są dzisiaj przepisywaczami. Ja uwielbiam Umberto Eco, Imię Róży, czytałem chyba z 10 razy i zawsze mnie bawiła ta scena, kiedy tam mamy przepisywaczy przepisujących księgi, przynajmniej śmieszne albo mądre, a my przepisujemy dokumenty. I tego się nie wlicza. Jeżeli, proszę Państwa, my dokonaliśmy takiej analizy w jednej firmie i to wyszło, proszę Państwa, sporządzenie takiego dokumentu, takiej umowy, wliczając w koszty pracowników, proszę Państwa, wychodziły kwoty dziesiątek euro, a nie dziesiątek złotych. Także tak należy prowadzić proces i najważniejszy, ten zespół multidyscyplinarny, to znaczy prawnicy, szef zespołu prawniczego, specjaliści w zakresie paperless, narzędziowcy, informatycy i ci, którzy będą z tego korzystali. Jeżeli takich zespołów nie będzie, to się nie uda wprowadzić. Ja jako prawnik, ja jestem specyficznym prawnikiem, ale ja pewnie jakieś głupoty bym straszne wprowadził. Tak samo wprowadzali jakieś rzeczy, bo oni uważają, że prawo nie istnieje. I to jest recepta dopiero na stworzenie zespołu, który może prowadzić PPRS. Bardzo trudne. Aha, i kłótnie, i dyskusje, i właściwie non-stop pojawiające się pytania. I jeszcze ważny jest dystans do tego, co do tej pory było i funkcjonowało. I trochę śmiać się z tego trzeba. Znaczy to funkcjonujemy tradycyjnie, o tak bym powiedział. Tutaj myślę, że takim nawet, bo dokładnie jakby zgadzam się tutaj, co profesor powiedział, tak? Natomiast ważnym takim elementem, który unaocznia pewne rzeczy, jest na przykład wątek, który się przewijał w ostatnich latach, tak zwany trwały nośnik. Tak? Pewnie każdy z nas dostał świetną płytę CD, tak? Którą sobie, że tak powiem, jak frisbee mógł wyrzucić, tylko po to, że była potrzeba A, wysłania pisma, i tej płyty, tak? I teraz sobie, i ktoś mnie się pyta, no dobrze, ale ten paperless jakby był, to jakby to wyglądało, tak? Mówimy, no dobrze, to jeżeli mamy wysłanie, przygotowanie pisma, zakup tej płyty, nagranie tych regulaminów, koperta, znaczek, to ile nam się robi złotych, kiedy mamy możliwość na przykład zapieczętowania takiego dokumentu i hurtowo wysłania do wszystkich naszych klientów w postaci elektronicznej. To taki przykład, już nawet nie wchodząc w kwestię, nie wiem, wynajmu firmy archiwizującej dokumenty, tak? Czy to pokazuje wprost, że ten biznes to nie jest kwestią jakiejś mrzonki, tylko problem właśnie jest taki, że jak się do niego zabrać? I tutaj ja teraz tak wprost trochę zapytam, bo myślę, że zarówno pani Agnieszka, jak i pan Mariusz, myślę, że cały czas wokół tego paperlessu gdzieś chodzą. Jakieś pewnie rozwiązania w niedługiej przyszłości będziemy mogli z nich skorzystać, tak? I to mówimy pewnie o rozwiązaniach nie takich właśnie typu wystawimy PDF-a i tam sobie klient weźmie, wydrukuje albo sobie podpisze i po ściągnięciu pliku i wyśle mi mailem, tak? Bo to znaczy to nie jest sposób na paperless, tak? To jest po prostu sposób na porażkę, coś takiego, tak? Ale to znowu przedstawia nam, że jak już zbudujemy pewien proces, jeden główny, to dołożenie kolejnych procesów w ramach rozwiązania, to jest naprawdę cały kroczek tylko i cały czas paperless, kiedy on się opłaca? Kiedy zakres paperlessa jest duży. Na jednym procesie, jak mnie pytają klienci, że oni by chcieli, nie wiem, podpisywanie tam nie dla 10 osób, to ja im mówię, słuchajcie, tego się nie opłaca, tak? Znaczy to w ogóle pomińcie. Jeżeli zaczniecie myśleć, że to jest pierwszy proces, za chwilę będą kolejne i macie cel, żeby scyfryzować poszczególne departamenty, kontakty, B2B, B2C, nie wiem, przekazywanie wewnętrzne i tak dalej, to wtedy dopiero ta skala wskaże wam realne oszczędności. Ja myślę, że jeszcze jednego wątku tutaj nie dotknęliśmy, a on jest też w tej chwili się dzieje na naszych oczach, ale myślę, że też zupełnie z boku, bo znowu jest o nich bardzo, bardzo cicho, mianowicie wątek związany z e-doręczeniami. Tak? Bo tutaj mówimy tak naprawdę o pełnym cyklu życia dokumentu elektronicznego, od jego wejścia do systemu podpisania, zarchiwizowania. Ale nie ma jeszcze tego elementu związanego z doręczeniem, tak? Czyli
mówiąc już obrazowo, tej białej, żółtej kartki, tylko w postaci elektronicznej, żeby taki profesor Dariusz Szostek mógł pójść do sądu, wyciągnąć taką elektroniczną kartkę i powiedzieć, to zostało tam dostarczone, a on odebrał. Zobaczcie, ile to zajmuje czasu w całym cyklu. Jeżeli dopełnimy usługami, które są zdefiniowane od kilku lat na poziomie europejskim, to będziemy mieli wszystkie możliwe narzędzia i tylko wystarczy otworzyć głowy na to i chęci, bo biznesowo jestem więcej niż przekonany, że to się będzie wszystko spinało. Panie Arturze, ja pozwolę sobie na dwa zdania. Otóż w pełni zgoda. Paperless, na przykład tylko i wyłącznie front office, czy same podpisywanie dokumentów, a reszta obiekt tradycyjny jest bez sensu. Ja cały czas mówię też tak może obrazowo, że z paperlessa to tak jak z miłością, albo kochasz, albo nie. Więc albo, albo wchodzisz w paperless w pełny, albo w ogóle. Nie ma nic gorszego jak funkcjonowanie hybrydalne, papierowo-elektroniczne, bo to się nie spina, to się nie może spiąć. Ani finansowo, ani ekonomicznie, ani procesowo. I ktokolwiek próbuje coś takiego zrobić, jest już skazany na porażkę. Więc jeżeli się decyduje, i nieprzypadkowo, że jest w ustawach o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne wprowadzone, jak ktoś prowadzi EZT, koniec, nie ma powrotu. I wewnątrz musisz mieć elektronicznie. Natomiast co do oręczeń, no to co są narzędzia, przepraszam. Zacznijmy może od tego, że mnóstwo osób funkcjonuje sprzecznie z prawem. Otóż tak, mamy RODO, mamy, ono dalej obowiązuje, pomimo że niektórym wydaje się, że nie, także w czasie COVID-u. Bardzo często my wysyłamy dokumenty w postaci zwykłe maile, na Gmaile jakieś dziwne onety, niezaszyfrowane. Z przerażeniem widzę, że często to robią także moi koledzy prawnicy. A to trzeba wszystko przemyśleć i także sposób doręczenia musi być odpowiedni. W zakresie trwałego nośnika, znowuż niezrozumienie wielu. Otóż dla wielu nam się wydaje, że trwały, mamy taką wiedzę, że trwałym nośnikiem jest właśnie ten pendrive albo płyta CD, albo dyskietka. Moment, wczoraj widziałem świetny mem, taki profesor mi wysłał, znalazł syn dyskietkę, taką 3,5 cala plastikową i syn mu powiedział, o tata, wydrukowałeś w 3D symbol nagrywania. Ale nam się kojarzy taka dyskietka właśnie z czymś tak. Dlatego dziecka nie. Dlatego dziecka to jest właśnie nagrywanie. Otóż od wielu lat w prawie unijnym trwałym nośnikiem może być pod pewnymi warunkami. To trzeba spełnić pierwsze warunków. Chmura, cloud. Zresztą proszę Państwa, ja pamiętam tą dyskusję o chmurze, o niedopuszczalności przechowywania jeszcze 5 lat temu. Gdyby nie chmura, to my dzisiaj nie żyjemy, no, nie funkcjonujemy. Wszystko mamy teraz w chmurze. Nawet gadamy teraz przez tą chmurę. A ogólnie też chmury wreszcie się pojawiają, może wreszcie spadnie deszcz. Otóż, proszę Państwa, więc to się da. Mało tego, nie uciekniecie Państwo od elektroniki. Otóż aktualnie jest procedowana ustawa o e-doręczeniach. Ja dostałem zlecenie zaopiniowania tejże ustawy i podeszłem do niej bardzo krytycznie, bo pierwsza to była... To jest bardzo dobra, bardzo ciekawa, gdzie wprowadza się wręcz doręczenia. Mało tego, moi koledzy prawnicy, zacznijcie zmieniać szybko mentalność i sięgajcie po podpisy elektroniczne. Bo od 1 października, jeżeli ustawa wejdzie, mamy mieć przygotowywane skrzynki do doręczeń elektronicznych, albo je kupimy u ministra cyfryzacji. Ja tego absolutnie nie zrobię tam, biorąc pod uwagę, że ostatnio zostały przekazane niektóre dane Poczcie Polskiej. Natomiast będą mogły być także u podmiotów świadczących tak zwane e-delivery w zakresie e-IDAS, także tutaj te skrzynki elektroniczne. Obowiązek będzie na nas leżał od 1 stycznia 2021, to jest za 9 miesięcy. Wobec tego mamy 9 miesięcy na zmianę mentalności, wobec tego i tak będziemy to otrzymywali elektronicznie. Jeżeli sobie zerkniecie Państwo na COVID-4, bo mieliśmy do niego też sięgnąć, to w COVID-4 przewidziane jest doręczanie elektroniczne nam. W jaki sposób? Przez profil zaufany, przepraszam, przez ePUAP, tak? Oraz przez portal informacyjny i to już się następuje. Kiedy? Prawdopodobnie od 15 maja. Kiedy? 2020. Więc mówimy o elektronice. No możecie oczywiście iść na pocztę z przyłbicą, z maseczką tą specjalną, która trudno zdobyć. A że mamy taką alternatywę. Zresztą w, no, nie z nami poza przez siebie sądy i będą zamknięte. Zresztą proszę zobaczyć, że żyjemy, pomimo że sądy nie działają w rzeczywistości od 6 tygodni. Ale jak długo biznes to wytrzyma? Albo będziemy chodzili z tymi przyłbicami, tak jak mówiłem, naprawdę kupowane są, albo będziemy korzystali z elektroniki. Także nie ma odwrotu. Także my musimy szybko zmienić tą mentalność.
bo to się dzieje. Ciekawostka, otóż w ciągu 6 ostatnich tygodni w Europie, ale nie tylko w Europie, na świecie, w wielu państwach wprowadzono po raz pierwszy historycznie całe rozprawy online, całe. I to nie tylko testy, bo w Polsce robiono testy takie, ale w całości. Otóż zmieniła się mentalność, bezpośredniość. To jest właśnie tak, że kiedy pełnomocnicy siedzieli tak jak my teraz w domu, proszę Państwa, no co za różnica, że w miejsce pana Artura, pani Agnieszki i pana Mariusza byłby sędzia i dwóch pełnomocników. Jest to i tak nagrywane w e-protokół i proszę Państwa, przeprowadzone posiedzenie. Czy ja muszę naprawdę jechać do tego sądu z COVID-em i widzieć tego sędziego w tejże przyłbicy z łańcuchem na piersiach, proszę Państwa, mogę to wszystko zrobić online. Zmienia się wiele. Tylko, że to, co nam się wydawało, że z futurystyką w przeciągu i powstanie za kilka lat, to się stało w przeciągu 6 tygodni. Naprawdę, w styczniu, jak rozmawiałem z moimi kolegami profesorami, czy z Szkocji, czy z Niemiec, czy z Danii, to wszyscy mówili, nie, niemożliwe jest elektroniczne całe posiedzenie i doręczanie. W przeciągu 6 tygodni oni wszyscy to przetestowali na żywym organizmie i to wprowadzają teraz. Tak, no myślę, że tutaj przechodzimy, bo zostało nam jeszcze tak naprawdę 15 minut, nawet 13 naszego webinaru, więc myślę trochę już konkluzję. Tutaj w zasadzie już profesor powiedział, że już mamy COVID-4, nie wiem ile jeszcze tych numerków przed nami, no bo też nie wiemy jak to będzie wszystko wyglądało, no ale musimy, no jakby nie ukrywając, będziemy trochę w innej rzeczywistości, w zasadzie jesteśmy już, tak można sobie powiedzieć. Nawet jeżeli powiedzmy ta pandemia gdzieś przeminie, to mentalnie u zwykłego obywatela zostanie pewien ten element strachu, ten element powiedzmy lekkiego wycofania się, tak? Więc w to miejsce te narzędzia zdalne, czy nie wiem, najmocniejsze, czy zwykłe, one powinny jakby w ten cały nasz ekosystem zostać wprowadzone dosyć szeroko, bo tylko wtedy mamy szansę tak naprawdę odpowiedzieć na ewentualne, nie wiem, inne chociażby pandemie, które mogą nas nawiedzić, tego nie wiemy, tak, jak to będzie wyglądało, ale no, wzmocnieni, bardziej przygotowani. Ja mam taką prośbę, bo tutaj jest też element, który gdzieś się też przejawiał w ramach tych wypowiedzi, no bo tutaj mówimy o zdalnym załatwianiu rzeczy, a coraz częściej przecież ta sztuczna inteligencja, też te powiedzmy przysłowiowe boty, tak, które gdzieś mogą wspomagać funkcjonowanie, jakby cisza jest wokół tego. Znaczy oczywiście widzimy na social mediach tam różnego rodzaju powiedzmy zagraniczne jakieś wystąpienia i wykorzystywania tego, ale myślę, że to też jest ważny element w perspektywie zaadresowania w procesach biznesowych tego typu narzędzi. Jakby konkludując, ja bym prosił też tutaj najpierw panią Agnieszkę, jakby co tak naprawdę po tym COVID-zie, tak? Jak wy się, no jesteśmy już w danym momencie, jakie wy macie powiedzmy plany też jako sektor, jak z tego trochę wyjść, tak? Jak kreatywnie podejść w tej chwili do klientów, żeby z jednej strony, no wiadomo, ich utrzymać, no bo jesteśmy powiedzmy w firmach biznesowych, ale żeby dać im to poczucie pewne bezpieczeństwa, tak? I te narzędzia, które będziecie zapewne wprowadzać, no to zakładam, że w tym kierunku powinny pójść. Jak Państwo na to patrzycie? To znaczy, jeżeli chodzi tak naprawdę o obecną sytuację, tak, bo ona wszystkich nas zaskoczyła, wydaje się, że paradoksalnie ona nam tutaj przy paperlessie, tak, przy zdalnym zawieraniu umów może nam trochę pomóc, tak, dlatego że była duża jedna grupa klientów, którym było łatwiej pójść do oddziału, wręcz oni oczekiwali spotkać w oddziałach, bo to trzeba tak powiedzieć. Natomiast to też nie chodzi o to, że chcielibyśmy, żeby któryś z naszych kanałów osłabł. Nie, nie, na tym to są nasze kluczowe kanały i bardzo nam zależy, żeby te kanały razem z nami zostały. Natomiast jest jedna grupa procesów, które no nie wymagają tego papieru. I dla nas jest to bardzo duży plus, bo to generuje po prostu bardzo wysokie koszty, tak? Więc jeżeli będziemy mogli łatwiej i sprawniej tego klienta obsłużyć, a dodatkowo
zdecydowanie obniżyć sobie koszty bieżącej działalności, to jest tylko plus. A ta grupa właśnie, bo to jest bardzo duża grupa klientów jednak, którzy no nie do końca wierzyli, że to jest w ogóle możliwe do realizacji, że oni sobie z tym poradzą, bo to też jeszcze trzeba tak na to spojrzeć, no to oni już po prostu teraz byli zmuszeni, tak? Oni musieli czy zainstalować aplikację, czy musieli założyć sobie skrzynkę mailową, tak? Więc to mówimy o takich pierwszych krokach. Więc ta sytuacja, która nas wszystkich trochę zaskoczyła, sprzyja rozwojowi usług przede wszystkim elektronicznych. Natomiast to też stwarza bardzo dużo zagrożeń. Z tego względu, że my przesyłamy też jeszcze część dokumentacji w wersji elektronicznej, na przykład na maila. Staramy się w większości procesów, żeby to była dokumentacja szyfrowana, no bo pamiętajmy, że tak jak my widzimy też pewne rzeczy, które możemy na tym naszym rynku, do naszego sektora wprowadzić jako pozytywne rzeczy, no mamy niestety tą cyberprzestępczość szeroko rozumianą, jeżeli mówimy o co najmniej na przykład przesyłaniu umowy, tak, ubezpieczenia. Jeżeli to będzie, załóżmy, ubezpieczenie umowy na mój samochód, załóżmy warty 10 tysięcy złotych, czy ja będę miała z tym problem, jak ktoś to przeczyta? Pewnie nie, tak, bo ten samochód stoi u mnie pod blokiem i może każdy sobie zobaczy, takiego samochodu wsiadam. Natomiast jeżeli ja już pójdę kawałek dalej, będą to fundusze inwestycyjne, czy ja będę chciała zawrzeć umowę na życie, tak, no to już są takie dane, które na pewno bardzo powinniśmy chronić. I tutaj już przestrzeganie takich, no, naprawdę mocnych rygorów i dostępu do tej dokumentacji, do tych informacji jest kluczowe. A to właśnie trochę sprzyja takiemu zelżeniu pewnych procedur, bo niektóre rzeczy musimy robić i tutaj powinniśmy właśnie postawić jak największą uwagę na to, żeby do tego nie dopuścić, czyli żebyśmy my byli tak naprawdę strażnikami tych danych naszych klientów, a nie tylko danych osobowych, tylko danych związanych z tymi umowami, tak, bo tam się rzeczywiście znajdują dane wrażliwe. Jasne, dziękujemy w takim razie, Pani Agnieszko. Tutaj też podglądam czat, tak, i tutaj jest jedno pytanie do profesora, jakby mógł profesor rzucić okiem, jeśli chodzi o pytanie. Dotyczy ono kwestii związanej z trybem ofertowym zawierania umowy, ze zmianą warunków umowy poprzez pismo wysłane podpisem kwalifikowanym do przedsiębiorcy. Nie wiem, czy tutaj profesor nie wiem, o co chodzi w tym pytaniu, od czego dotyczy. No, jest możliwe złożenie oferty w ogóle bez jakiegokolwiek kwalifikowanego podpisu elektronicznego, to mamy pełną swobodę. Mało tego, w zakresie stałej współpracy pomiędzy przedsiębiorcami, to bardzo często nawet w ogóle nie jest wymagana odpowiedź na ofertę w stałych stosunkach w ramach obrotu B2B na zmienioną ofertę. Chyba że to pytanie dotyczyło możliwości odwołania oferty, no to wtedy przy elektronice jest właściwie bardzo trudno odwołać, albo jest o wiele trudniej, aniżeli przy takiej tradycyjnej. Także tutaj nie bardzo rozumiem to pytanie, ale może przez przypadek na czuja udało mi się odpowiedzieć. Panie Mariuszu, co po COVID? Jakby tak, ja myślę, że pewnie tak jak po każdym takim zdarzeniu wyjdziemy z tego na pewno z pewnymi doświadczeniami i wyjdziemy mądrzejsi o spostrzeżenia i też z tą wiedzą, co nam pomogło przetrwać i realizować działania nasze, czy to w ramach rodziny, czy to w ramach zdrowia, czy to w ramach biznesu, tak? Czyli na pewno jakąś naukę z tego wyciągniemy. To jest jedno spostrzeżenie. Drugie spostrzeżenie, tak już troszkę podsumowując też nasze spotkanie, to jakby myślę, że będę jako pierwszy. Ja już teraz podziękuję Panie Arturze, Panu za zorganizowanie tego, bo jakby ta nasza dyskusja pokazuje, jak to jest konieczne, to co powiedział Pan Profesor, mianowicie, żeby spotkać się w ramach różnych specjalizacji i rozmawiać o tym, w jaki sposób zmienić ten świat. I być może ten okres teraz COVID-u, który nam unaocznia bardzo, że nie możemy się bezpośrednio spotykać, że mamy ograniczenia w chodzeniu do sklepów, że nie możemy pójść do kina, że nie możemy podpisać umowy w tradycyjny sposób, że nie wiemy, czy wirus się utrzymuje na papierze przez 24 godziny, czy przez 24 minuty i tak dalej. To nam tylko pokazuje, że nauczmy się i wyciągnijmy wnioski z tego, żebyśmy
jakby tak nie mówmy o kolejnej fali, nie mówmy o kolejnym zagrożeniu, tylko żebyśmy wiedzieli, w jaki sposób możemy funkcjonować właśnie z wykorzystaniem narzędzi, które nas otaczają. Do tego jest na pewno konieczna edukacja i współpraca. To jest pewna rzecz. Bardzo istotną kwestię poruszyła pani Agnieszka, bardzo istotną, fundamentalną, mianowicie kwestię bezpieczeństwa. Bo to się przejawia na różnych poziomach. My musimy po pierwsze być podmiotami zaufania dla naszych klientów, żeby nasi klienci nam ufali, że nam powierzają dane i są w tym zakresie bezpieczni. Co więcej, my mówimy tak, my się boimy, kto jest po drugiej stronie, jak zidentyfikować klienta, ale klienci też się boją, bo też nie wiedzą, kto jest po drugiej stronie. Czy ja aby na pewno rozmawiam z PZU, czy ja aby na pewno rozmawiam z Santander, z panem Arturem Miękina, z panem profesorem i tak dalej. W związku z czym po obydwie strony musimy się tego nauczyć. Także ta edukacja jest wyjątkowo istotna. I stworzenie tego szerokiego ekosystemu, który będzie mówił o bezpieczeństwie, o trwałym nośniku, o kwalifikowanym podpisie elektronicznym, o wymianie danych. Czyli to jest coś, co my nie musimy czekać, aż się skończy COVID, aż się skończy epidemia. To jest coś, o czym warto teraz rozmawiać. Jak o tym tak mówimy, nie żeby przegadać, ja to nie jestem amerykanofilem, natomiast jakby trochę mi się takie przypominają stare filmy, to chyba było Ally McBeal, nie? I co mi się tam podobało, to jest to, że tam się te rozprawy odbywały w tydzień albo nawet, nie wiem, w 2 czy 3 dni. I teraz, jeżeli my mówimy, że x rzeczy podczas COVID-u się wydarzyły, to dlatego, że odrzuciliśmy wszystkie inne rzeczy, tak? I się koncentrujemy na tym, co jest naprawdę istotne. I możemy oczywiście kwestionować jakość regulacji w zakresie specustaw, natomiast poza tym też trzeba jednak docenić, że bardzo wiele rzeczy, które się nie działy latami, zostały teraz wprowadzone, ponieważ te wszystkie ogólniki, którymi się często zajmujemy, jakby ich teraz nie ma. Ja to widzę u siebie w firmie, tak? Często to jest tak jak w polskim sądzie, nie wiem, dobra, zrobiliśmy dzisiaj spotkanie, spotkamy się za tydzień, a teraz jest tak, zrobiliśmy to, za pół godziny patrzymy, gdzie jesteśmy dalej, nie? Bo to trochę tak teraz działa, także może to też niech będzie dla nas jakaś taka nauka, że nie warto pewne rzeczy odkładać na za tydzień, na za miesiąc, na za kiedyś, tylko zrobić to tu i teraz, bo w ten sposób szybko, mówiąc tak takim teraz potocznym językiem biznesowym, dowozimy to, co chcemy i co nam pomaga. A co będzie? Ja wierzę, że będzie dobrze. Obawiam się, że my jako leasing mamy ciut gorzej niż ubezpieczenia, bo nam poza pieniędzmi i podpisem potrzeba jeszcze do tego naszych klientów i przedmiotów leasingu. Wiemy, że te dostawy są teraz, ten łańcuch dostaw jest zakłócony, także ja bym chciał, żeby on jak najszybciej przywrócony był w pełni, ten łańcuch dostaw. I wtedy z różnymi rozwiązaniami, o których tu rozmawiamy, będziemy jeszcze lepsi w zakresie dostępu i obsługi naszych klientów. Także życzę sobie i wierzę, że to nam zostanie po COVID-zie, że będziemy jeszcze lepsi. Panie profesorze. Ja może powiem, że źle zostało zadane pytanie. Nie będzie nic po COVID-zie, bo COVID już z nami na zawsze zostanie. Zwróćmy uwagę, że to nie jest kwestia, że go nie. On co najwyżej znajdziemy szczepionkę, która nas ewentualnie od niego jakoś uchroni. Mało tego, numer jest 19, po numerze 19 przyjdzie 20. 18 nie zauważyliśmy. 19 to mało optymistyczne. Nie, to nie jest optymistyczne, to jest realne. Na pewno zostaną te nowe, mam nadzieję, że to się już zmienia się mentalność. Ja na przykład podam przykład moje akademickie. Moi studenci w Warszawie na Koźmińskim czy w Uniwersytecie Opolskim na studiach podyplomowych czy zaocznych stwierdzili, że już nie chcą nigdy wrócić na wykłady na takie tradycyjne, ponieważ szkoda im marnować całej soboty i niedzieli w zakresie wykładu. Ja na przykład pracuję przez 7 tygodni bardziej intensywnie niż do tej pory. Dlaczego? Bo nie jeżdżę. W PKP nie widziałem od 7 tygodni, co jest dla mnie rekordem świata 20 lat. I spokojnie funkcjonuje. Ja kiedyś nawet mówiłem, że marzę o tym, ażeby wszyscy funkcjonowali elektronicznie, żebyśmy mogli się spotykać online, żeby wykłady były elektroniczne i teraz zaczynam uważać bardzo na życzenia, bo życzenia się spełniają, tu się spełniło hurtowo na cały świat, na miliony ludzi. Także w razie czego to ja jestem winny, bo ja miałem takie życzenie, teraz będę ostrożny w życzeniach. Natomiast oczywiście już nie żartując, proszę Państwa, zauważyliśmy jako też naukowcy, że możemy tak funkcjonować. Niedawno uczestniczyłem w bardzo ciekawej konferencji, gdzie funkcjonowaliśmy po prostu wszyscy online, prawda? Fakt faktem, nie ma kuluarów. Fakt faktem, nie zwiedziłem Walencji.
Tylko czy to czasem nie jest u nas pomylone pojęcia? My do tej pory często łączyliśmy kwestie prywatne, biznesowe i towarzyskie. Ja i z panem Arturem, i z panem Mariuszem bardzo chętnie często spotykaliśmy się na różnych konferencjach, ale nie tyle nam bardziej chodziło o kwestie zawodowe, ile po to, żeby pójść na kawę, na piwo, pogadać, pośmiać się, pożartować, czyli życie prywatne. Ja teraz z wami się umówię po prostu prywatnie, natomiast w pracy więcej pracujemy. Mało tego, zmieniliśmy formę pracy. Jak Agile nie do końca teraz nam się tutaj wychodzi, bo właśnie to było często przegadywane, talk smog w 90%. Teraz pracujemy zadaniowo i ja o godzinie 12:15 rozpoczynam kolejne telekonferencje, tym razem z moimi pracownikami, którzy są gdzie? Wszędzie. I jeżeli chodzi o zmiany, moja kancelaria nie miała najmniejszych problemów z delokalizacją. To znaczy my pracujemy od 5 lat, wszystko jesteśmy w cloudzie, w chmurze. Po prostu powiedzieliśmy pracownikom, od jutra pracujemy dnia, każdy się zameldował, pracował tak samo zdalnie, nawet nie wiem, gdzie oni teraz są. Natomiast moi koledzy, którzy byli papierowi, to jest dla nich dramat. Dramat, dramat, dramat. Wszystko jest na papierze. Wysyłają kogoś po prostu w ramach delegacji do covidowni. Muszą to skanować. Są tacy, to żeby pójść na pocztę. Także, proszę Państwa, oczywiście przepraszam za czarny humor, ale chyba ten czarny humor to po prostu kwestia także przygotowania się. I myślę, że zmienimy naprawdę tą naszą mentalność, a to jest jeden z tych elementów, którego nam brakowało. Prawo jest, narzędzia są, tylko w głowach nie było, a teraz wiemy, że w głowach jest i każdy, nie wiem jak Państwo, ale ja, mój cel jest następujący, nie wychodzić z domu. Sąsiad przywozi mi jedzenie, bo ja tego zamawiam, daję mu kartkę, przywozi mi wszystko ze sklepu. 4 godziny zaoszczędzone tygodniowo na niejeżdżeniu do sklepu spożywczego. Wymyślam wszystko, żeby iść na pocztę. Jak muszę iść na pocztę, to losujemy w domu ja czy żona, prawda? Z reguły przegrywam ja. Proszę Państwa, i to może nam zmienić tą naszą mentalność. Uwaga, to nie skończy się, już wiecie, nie 10 maja, nie po wyborach prezydenckich, czy w lipcu, czy w sierpniu, nie w październiku. I też taka informacja, proszę Państwa, amerykańskie oraz azjatyckie uniwersytety już dostają informację, żeby przygotować się na e-learning w następnym semestrze, ponieważ no jednak druga fala nadchodzi. Dziękuję Wam. Też może na swojej strony też bardzo tak. Podziękuję za bardzo, bardzo miłe spotkanie. Było też dużo wiedzy, tak, żeby tej wiedzy, której nam gdzieś brakowało, tej dużo wiedzy, natomiast te postulaty, które złożyliśmy, to dalej są w mocy. Tak, no i myślę, że jakby kolejne spotkania też trochę pokażą inne gałęzie rynku i będzie też można się tutaj z uwagą przysłuchiwać. Ja no i patrzeć, jak zmienia nam się prawo. Dziękujemy bardzo. Ja jestem bardzo zadowolony osobiście z webinaru. Współpraca buduje, tak? I tutaj nie ma współpracuje. I myślę, że też takie przesłanie powinno pójść dalej, bo w wielu miejscach się po prostu da. Tak, to jest kwestia tylko chęci i pochylenia się takiego kolokwialnego nad danym problemem. Natomiast bariery są po to, żeby, czy zagadnienia po to, żeby je po prostu rozwiązać. Dziękuję serdecznie panie Mariuszu, panie profesorze za udział. Mam nadzieję, że dla uczestników był inspirujący. Nie ukrywam, że myślimy o kolejnych, tak jak wspomniałem już na samym początku, gdzie będziemy starali się odnieść po prostu podobne aspekty do innych gałęzi, tak? Gdzie ta cyfryzacja też widzimy, że jest potrzebna, ale o szczegółach będziemy już na bieżąco Państwa informowali. Oglądajcie nasze projekty, tam będziemy starali się wymieniać informacjami, komentować czasami te fake newsy, które niestety codziennie nachodzą, no ale trzeba prostować pewne rzeczy i ewangelizować świat. Taka jest nasza rola. Dziękuję jeszcze raz bardzo serdecznie. Pozdrawiam wszystkich i dużo zdrowia życzę. Dziękujemy i idziemy z kagankiem o światy. Do widzenia. Do widzenia. Dzięki, do widzenia.